44 Olimpiada Szachowa przeszła do historii i dzisiaj do historii przejdzie też cykl relacji na kanałach Czes24.pl z tego prestiżowego wydarzenia. Dlatego, że zwieńczymy to rozmową, wywiadem, wspólnym czasem z kapitanem drużyny e, narodowej mężczyzn i złotym medalistą tegorocznej Olimpiady, arcymistrzem Mateuszem Bartlem. Witamy Cię Mateuszu. Witam Kasprze bardzo serdecznie. Zazwyczaj to ja tak witam gości rozbudowanymi e, e, <laughs> jakimiś tam przymiotnikami, a tutaj miło być w tej nowej roli. No, widzisz. Mateusza znacie doskonale, jest y, szefem przez 24.pl. To on tutaj zazwyczaj w roli gospodarza, ale dzisiaj y, no, nie czuj się jak u siebie, czuj się jak gość i. Y, tych odwróconych nieco rolach przedstawimy ty przedstawisz w głównej mierze co się wydarzyło tak naprawdę w Indiach jak do tego doszło postaramy się zapytać cię o te najbardziej nurtujące kwestie których było sporo w trakcie turnieju i po jego zakończeniu no i mam nadzieję że będzie to dla naszych widzów dobra okazja żeby zobaczyć jak to wyglądało od środka może kilka zakulisowych informacji uda nam się uzyskać i w ten sposób zwieńczyć tą tak naprawdę najważniejszą drużynową imprezę, jaka będzie musiał... w szachowym kalendarzu. Będę się musiał trochę pilnować, bo ja zazwyczaj um, lubię powiedzieć za dużo, a czasami lepiej się trzymać, trzymać język za zębami. O, właśnie kamera mi się odłączyła. No tak właśnie, że... no właśnie, widzisz. Zobaczymy, czy da się coś z tym zrobić. Zeszedłeś w rolę zawodnika, już zapomnieć, jak się, jak się kamerki obsługuje. Nie, właśnie, moja kamerka zawsze mi płata figle, także mam nadzieję, że zaraz dołączę z tą kamerą, ale ona jest niestety... Mam też drugą, ale taką zwykłą z labka, to, to jest niestety gorszej jakości, więc zobaczymy, czy, czy to się uda. Widać halo, Halo. Mati, jesteś, tak. Jak to się wydarzy po raz po kolejny, to, to będziemy zmieniać kamerę, ale mam nadzieję, że, że będzie działało w miarę ok. Drodzy widzowie, witamy Was bardzo serdecznie w niedzielny wieczór. Wszystkich zgromadzonych na Twitchu, na YouTubie i na Facebooku. Cieszymy się, że jesteście i zapraszamy Was tak naprawdę do współtworzenia tej rozmowy. Ja i Mateusz też będziemy cały czas śledzić czat. Postaramy się, Mateusz postara się odpowiedzieć na na pewno nie wszystkie, bo byśmy siedzieli do rana prawdopodobnie, ale na te najciekawsze, najważniejsze pytania. Ja tutaj też przygotowałem kilka rzeczy, które mnie osobiście, jako, jako komentatora i jako kibica, wyjątkowo ciekawią i Was też do tego serdecznie zachęcam. Tak naprawdę zdradzę wam taki mały sekret na początku, że to Mateusz tutaj ustawiał film na YouTubie i, i nadał tytuł tej relacji, który brzmi Wszystko o Chennai". Czy w takim razie, Mati, jesteś gotowy, żeby wszystko o Chennai nam opowiedzieć? To na pewno trochę trochę clickbait ten tytuł, bo, bo wszystkich, wszystkich rzeczy myślę, że nawet. Gdybym chciał, to nie powinienem mówić. Pewne rzeczy muszą zostać w, w drużynie, ale na tyle na ile będę mógł, to, to postaram się przybliżyć to, co się działo. To co się działo w Indiach, bo troszkę tak jak pisałem na, w poście na Facebooku, ja staram się patrzeć w ogóle na bardzo wiele rzeczy z różnych punktów widzenia i jako kibic polskich szachów, czułbym się rozczarowany mając tak mało materiałów bezpośrednio z Indii. Wydaje mi się, że jest to tak ważna impreza, taka impreza, którą, którą ludzie śledzą, chcą śledzić, że naprawdę no niemalże obowiązkiem takiej instytucji jak, jak PZ 3 jest przesyłanie jakichś fajnych materiałów z miejsca wydarzeń. I tak, jak zresztą napisałem, to nie jest przy tych do aktualnych władz PZ szachu, którym od czasu do czasu lubię coś rzucić, tylko do generalnie do władz PZ szachu przez, przez dłuższy, dłuższy okres, właściwie od zawsze, kiedy jestem zawodnikiem. Jest taka funkcja jak kierownik ekipy. Naprawdę ten kierownik ekipy mógłby pełnić rolę operatora, nagrywać jakieś krótkie materiały z miejsca zawodów. Potem przesyłać to do Polski, to już bardziej mógłby się tym ktoś bardziej wyspecjalizowany zajmować. Ale tego po prostu potrzeba, bo o ile pisanie postów czy nagrywanie własnych filmików to jest rzecz, którą nie każdy zawodnik chce robić, to odpowiedzenie na pięć pytań nie jest, myślę, żadnym problemem, a często też coś ciekawego możemy się dowiedzieć. No i w ogóle fakt tego, że ogromna część kibiców dowiaduje się, że, że polska drużyna była bez trenera Bartosza Soczki w Indiach, że ja jakby tak w połowie, połowicznie, częściowo e, zastępowałem go w charakterze kapitana, e, no że ta informacja dociera do wielu ludzi po zakończeniu turnieju, no pokazuje, że, że ta komunikacja jest słaba, no gdyby Michniewicza zastąpił e, nie wiem, Stokowiec, no to byśmy o tym słyszeli jeszcze przed tym, zanim to by doszło do skutku, a tutaj, a tutaj tych informacji jest mało i no to jest dla mnie troszkę dziwne, bo, bo, bo naprawdę sporo osób się interesuje, sporo osób się ciekawi i poza tym, że są transmisje i fajnie, że są transmisje różne, no to, to mi się wydaje, że, że Związek Sportowy, który, który ma też kontakty przecież z sponsorami, są ci sponsorzy w Związku, powinien po prostu zadbać o lepszą oprawę medialną. Turnieju. Mnie już zresztą przed mistrzostwami, przed olimpiadą bardzo dziwiło, że na social mediach Polskiego Związku Szachowego nie działo się nic, żadnego prze przedstawienia drużyny, jakiejś krótkiej rozmowy z kapitanami, trenerami, zawodnikami, no kompletnie nic, tak jakbyśmy jechali na y, mistrzostwa szkół y, wielkopolskiej, a nie olimpiadę szachową, także... Moim zdaniem, tutaj w, w kategoriach marketingu, promowania, robienia szumu przed, w trakcie i po zawodach, było słabo. Szumu w takim pozytywnym znaczeniu, prawda? Czyli po prostu pokazywanie, jak to wygląda, funkcjonowanie drużyny. Bo, no bo szum to... ogólnie to był, prawda, w trakcie. Yy, no tak, tak, tak. Generalnie yy, można zrobić więcej i moim zdaniem, to kibicom się po prostu należy, a także no, sponsorzy na takie rzeczy patrzą. No to jest, jak już zacząłeś, tak o, o tych sprawach związkowych, organizacyjnych wyjazdu i instytucji kierownika drużyny. To jest taka rzecz, która tutaj mnie i Maćka, z którym razem komentowaliśmy, i też kibiców zastanawiała. Na początku, przez pierwsze kilka rund, widzieliśmy na sali, Macieja Cybulskiego, który czasem nam nawet w kadr kamery wchodził, ale to nie szkodzi, mógł nie wiedzieć, gdzie kamera jest ustawiona, ale Maciek robił zdjęcia, prawda? Był kierownikiem, zresztą te, te pierwsze wpisy, które na Twoim Facebooku się pojawiały, były opatrzone fotografiami, właśnie autorstwa Macieja. Natomiast później Maciej wrócił do Polski, prawda? Czyli sędziować turniej i no i. Kto pełnił tę funkcję kierownika imprezy na miejscu pod, pod nieobecność Macieja? No formalnie trochę dziwna sprawa, bo faktycznie Maciek był kierownikiem reprezentacji, spisywał się moim zdaniem przyzwoicie, to znaczy oczywiście nie, nie w moim do końca rozumieniu tej, tej funkcji kierownika, bo tak mm. jak mówię, moim zdaniem powinno być to trochę szerzej zakrojone działanie promocyjne. Natomiast Wszystkie problemy zawodników w czasie swojego pobytu rozwiązał, załatwił na przykład internet, z którym były problemy. Także jeśli chodzi o takie sprawy bytowe, no to zrobił to, co do niego należało. Natomiast dziwne było, i to było zaplanowane przed startem, że Maciej wyjeżdża po sześciu rundach. Co ogromnie mnie zaskoczyło, bo to są Indie. To mhm. jest kraj, w którym w każdym momencie ktoś się może zatruć, zrobić coś dziwnego. Nie wiem, węże spadały z drzew. My nie wiemy, czy to są węże jadowite. I słyszałem, nie, że jaszczurki w pokojach mieliście. Tak, jaszczurki czy tam kameleony, kto to wie, co to jest. W każdym razie. Wydawało mi się to mega dziwne, bo na całe szczęście jakby nic złego się nikomu nie przytrafiło. I być może też nawet na miejscu, jakby się komuś coś przytrafiło, tam akurat w Indiach, to, to zawodnicy byli naprawdę świetnie zaopiekowani przez organizatorów. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że w turnieju zawodnicy muszą skupić się na samych zawodach. I mhm. jeżeli nie ma takiej osoby, w której możesz powiedzieć: Nie wiem, o trzeciej rano, słuchaj, boli mnie ząb, załatw to. No mhm. to to jest, to jest trochę dziwne. A właśnie Indie to jest taki kraj, w którym naprawdę coś by się mogło wydarzyć. No i to była to dla mnie zaskakująca decyzja. Teoretycznie na miejscu był również prezes Radek, jedynak, który był reprezentantem Polski na kongresie, ale, ale ja przyznam się szczerze, prezesa zobaczyłem pierwszy raz dopiero na lotnisku w drodze powrotnej, bo mieszkał on w innym hotelu niż my, tam, gdzie jak sądzę, odbywał się kongres, więc ciężko powiedzieć, że pełnił rolę. Kierownika, bo po prostu był, był gdzie indziej. Także dziwna decyzja, ale nie wiem, jak się do niej odnieść. No, ostatecznie, jakby no nie było tutaj żadnych konsekwencji, że tak to zostało rozwiązane, natomiast jest to dla mnie nieco zaskakujące. No ogólnie, oprócz zawodników, taka reprezentacja kraju to jest cały sztab ludzi, prawda? Wiadomo, że, że szachy to nie jest piłka nożna, gdzie oprócz 20 zawodników jest 50 ludzi od spraw technicznych czy, czy organizacyjnych. Natomiast z tego co rozumiem, to oprócz zawodników na miejscu w drugiej części turnieju, czyli, czyli waszej piątki grających, był tylko Kamil, prawda? Którego widzieliśmy na zdjęciach, osobisty sekundant Jana Krzysztofa Dudy. To taka no, obstawa, sztab, jak na zespół, który chciałby walczyć o, o medale szachowej olimpiady. No to troszeczkę ubogi jednak. No, generalnie jest, jest tak, że. Yy... Na pewno więcej takiej e, trenerskiej e, pomocy potrzebują panie. To już nawet e, parę lat temu by, bywało tak, że polska drużyna wysyłała e, reprezentację z dwoma trenerami. E, tutaj Rosjanie e, wiedli jeszcze prym w rozbudowanych sztabach, bo oni na cztery grające zawodniczki mieli trzech m, a, trenerów i to silnych arcymistrzów, po, po, powyżej 2600 mocno. U nas bywa, bywali dwaj trenerzy kadry Kobiet. Tutaj byli de facto dwaj trenerzy, aczkolwiek Paweł Czarno to został w Polsce i, i pomagał zdalnie. Także no, w dzisiejszych czasach jest to do zrobienia tak naprawdę. I, i można powiedzieć, że nie jest to złe rozwiązanie. Mhm. Bo, bo, bo wiadomo, że też to są bardzo drogie wyjazdy. Na, nawet I... Magnus, prawda? W trakcie meczu o Mistrzostwo Świata. Bierze ze sobą na miejsce, czy brał we wcześniejszych meczach tylko szefa sztabu, a reszta zespołu pracowała zdalnie. No tak, tutaj nie, nie do końca jestem pewien, czy, czy, czy jest potrzeba jakiegoś tam mega rozbudowanego sztabu na miejscu, aczkolwiek faktycznie, tak jak się to potoczyło, jeśli chodzi o męską drużynę, gdzie, gdzie Bartosz Coczko nie mógł pojechać, no to moim zdaniem to, to na pewno nie było dla nas dobrą informacją. To było coś, co no, myślę, że troszkę podcięło nam skrzydła, bo Bartosz jest takim, czy to dla niektórych mentorem, czy dla innych wzorcem, czy nawet takim spoiwem, które potrafi mm. troszkę tej atmosfery takiego nakierowania na cel zrobić. No i myślę, że wszyscy zawodnicy darzą go ogromnym szacunkiem, także jego, jego nieobecność no, nie pomogła. No a tutaj też mogę zdradzić, nie jest to żadna tajemnica, że z tych samych przyczyn, z których Bartosz nie pojechał na olimpiadę, teraz podał się do dymisji, także chwilowo, chwilowo nie ma trenera kadry narodowej mężczyzn. Nie wiadomo czy Bartosz będzie chciał wrócić. Być może tak, być może nie, nie wiadomo, kto go zastąpi, także jesteśmy w takiej sytuacji zawieszenia. Bardzo mnie to ciekawi, raczej no nie spodziewam się tutaj odpowiedzi, ale, ale zapytać muszę, czy, czy możemy poznać konkretny powód, dlaczego Bartosz został i, i dlaczego teraz zrezygnował z funkcji trenera? Nie, wolałbym o tym nie mówić, mhm. to są sprawy rodzinne, osobiste i e, to są, no nie są to rzeczy, o których powinniśmy Jasna sprawa. Mówić. Masz typ e, zastępcy? To mógłby przejąć fotel trenera kadry narodowej? Bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Zwłaszcza ja to widzę. Ono jest problematyczne w kontekście tego, jaki, w jaki sposób napisane są regulaminy, mhm. które w tym momencie dają trenerowi ogromne pole do dysponowania nominacjami. To jest z jednej strony ok, bo faktycznie trener może sobie tak taką drużynę wybrać, jaką, jaką chcę, w jaką wierzę, jaką chcę zarządzać i e, mogę powiedzieć, że w pewnym sensie to świetnie zadziałało w przypadku Marcina Dziuby, mhm. e, bo, bo były różne opinie, wiele osób pytało i pyta, dlaczego nie grała Jola Zawadzka, dlaczego nie grała Julia Antolak, e, dlaczego nie grała Karina Cywka, a Marcin pokazał, że on dokładnie wiedział, kogo chciał powie, powołać e, i no i jego nominacje się sprawdziły, jego mm -hmm. nominacje dały świetny efekt Oliwia kiełbasa, która no przez wielu była być może jedną z pierwszych do skreślenia, bo na mistrzostwach polskich zagrała świetnie rankingowo, stała niżej niż inne zawodniczki zagrała rewelacyjnie. No i tu Marcin pokazał, że, że miał nosa, że wiedział, kogo powołać, że wiedział, że te zawodniczki się dogadają i, i no można powiedzieć, że zamknął w pewnym sensie ten temat tych wyborów po prostu pokazał, że on wiedział co robi i zresztą ja, ja uważam, że to, że były kontrowersje to jest nawet super sprawa, mhm. bo, bo to pokazuje, że jest rywalizacja, że można było powołać zupełnie inne zawodniczki, bo ktoś mógłby, inny trener, nie wiem Polok, po powołałby Kasztińską, Soćko, Zawadzką, Cywkę, Antolak i, i za zająłby Szóste miejsce, czy piąte, czy trzecie i tak dalej, ale też część osób by powiedziała, że, że to była super decyzja, tak? I mhm. to jest fajne, że, że jest wybór. Natomiast wracając do tego, o czym mówimy, jeżeli trener ma taką dowolność, no to musi być zaufanie do tej osoby, że to jest osoba, która zna się, zna rzeczy, że to jest mhm. osoba, która potrafi. Jakby zakomunikować z zawodnikom, co jest oczekiwane, czego chce wymagać. Znaczy, ja to tak widzę. To jest troszkę inny sport niż, niż piłka nożna, gdzie, gdzie selekcjoner no, nie musi się aż tak bardzo, nie wiem, z zawodnikami e, kontaktować, chociaż też się kontaktuje, dzwoni przecież, pyta, mhm. mówi, że nie możesz grać w lidze Turkmenistanu, tylko jednak w Premier League, e, albo na odwrót. E, I no, jeżeli taka osoba się pojawi i będzie miała takie duże uprawnienia, no to musi być osoba, która, która jednak będzie w stanie udźwignąć to, bo no to jest odpowiedzialna funkcja. No a do tego jeszcze dochodzi merytoryka, która, która też musi na jakimś tam poziomie być. Także trudna sprawa. No tutaj możemy dopowiedzieć, że skład kadry narodowej na międzynarodowe imprezy to jest mistrz polski, a reszta powołani przez trenera, prawda? Tak samo wśród kobiet jest to mistrzyni Polski, plus zawodniczki powołane. No i tutaj o kadrze kobiet pewnie jeszcze też porozmawiamy. Natomiast w kwestii powołań do, do waszego zespołu, do, do kadry narodowej otwartej, bo i dla mężczyzn i dla kobiet jest ta kadra tak naprawdę, no tutaj w odniesieniu do, do Twojego wpisu najświeższego na Facebooku. Powołania Radka Wojtaszka i, i Janka Dudy, no to było raczej oczywiste, chociaż pewnie też się nad tym jeszcze zastanowimy. Wojtek, Moranda i, i Kacper Piorun bardzo solidni w ostatnim czasie. No a wokół Twojej osoby były chyba największe wątpliwości. Ja sam miałem wątpliwości, czy, yy, czy dasz radę, po prostu, czy dasz radę, czy jesteś najlepszą opcją na tą piątą szachownicę. Yy, I pytanie tutaj brzmi, czy bardziej ta, ta niepewność wokół Twojego wyboru była motywująca, czy bardziej stresująca, bardziej tak wiesz, dam radę, pokażę im, że, że zasługuję na to miejsce i powrót po kilku latach do kadry, to jest coś, na co faktycznie zasłużyłem, czy bardziej, o kurczę, co będzie, jak sobie nie poradzę? Dobre pytanie, dobre pytanie. No, ja zacznę może od tego, że jak, jak to było. Mhm. To znaczy, ja ostatni turniej w reprezentacji grałem w 2017 roku w drużynowych mistrzostwach Europy. Zagrałem bardzo źle. Przegrałem pierwszą partię, potem dwie zremisowałem. I potem ostatnią moją partią dotychczas w reprezentacji była partia z Tamirem Nabatym. Grałem białymi obronę rosyjską, dostałem kompletnie wygraną partię i zamiast wygrać przegrałem. Polska zamiast wygrać mecz przegrała z Izraelem i straciła szansę na medal już po sześciu rundach chyba. Ja tam już do, do końca turnieju nie zagrałem I, i, i na tym się moja przygoda na tym się moja przygoda z reprezentacją wtedy skończyła. W 2018 roku po Mistrzostwach Polski podszedłem do Bartosza i powiedziałem słuchaj Bartosz, ja jestem niegotowy do gry w kadrze, ja się nie nadaję w tym momencie i proszę nie powołuj mnie do tej drużyny. On powiedział, że i tak chyba nie byłem w gronie faworytów, ale, mhm. ale no jakby to ułatwia wybór. Wtedy faktycznie myślałem, że, że po prostu nie dam rady. I, I lepiej mnie nie powoływać, bo myślę, że więcej byłoby, myślałem wówczas, że byłoby z tego więcej szkody i pożytku. Jeśli. No i zresztą drużyna zagrała wtedy w Batumi w 2018 roku rewelacyjnie, będąc tuż obok medalu, tuż poza podium. W 2019 roku, nawet tak. No tutaj zdania były podzielone, czy chcę, czy nie chcę, bo wtedy byłem trenerem reprezentacji Szwajcarii. I na tych drużynowych Mistrzostwach Europy, zresztą ze Szwajcarią, pojechałem, byłem na miejscu, pomagałem i, i było fajnie. No, a potem już tak było, już to się troszkę zmieniało. W 2021 roku powołanie dostał na to piąte, newralgiczne miejsce Paweł Teslaw. Ja już całkiem byłem zainteresowany tym miejscem, natomiast, no też, też jakby decyzja była inna. A tutaj przed, przed 2022 roku no, zakomunikowałem, że, że ja się będę starał, że będę, że chciałbym się znaleźć w kadrze. To był mój cel, żeby się jakoś tam na tą Olimpiadę załapać, no ale tak jak mówisz, nie, nie, te wątpliwości, które miałeś ty, który, które mieli kibice wynikały między innymi stąd, że, że tych, tych jakichś spektakularnych wyników w ostatnim czasie nie miałem. A, a masz już swoje lata. A mam już swoje lata. Ja powiem tak, że nawet występ na Mistrzostwach Europy Mistrzostwach, które no, do połowy nawet komentowałeś nie był taki zły. Ja zresztą na finiszu czego już nie komentowałeś zrobiłem 3,5-4, troszkę się tam rozpędziłem. E, gdzieś tam e, na ten mój wynik, który nie był wcale zły, no bo nawet lekko zarobiłem na rankingu, prawie awansowałem do Pucharu Świata. Gdzieś, gdzieś niestety wpływ na to miały, miała też historia z tobą, no bo to, to było zamieszanie jakby... E, no. Emocjonalny jesteś. No, jestem, jestem jestem troszkę i to było takie e, zaangażowanie w sprawy, które, które, które o których nie chcesz myśleć na turnieju. Mhm. Więc tam, moim zdaniem, pokazałem się z całkiem niezłej strony. No, z drugiej strony, oczywiście mistrzostwa polskie, które, które, które znowu mi nie poszły, i które dla wielu widziałem różne komentarze. Czemu powołują Barta? Przecież on w tych mistrzostwach polskich gra fatalnie. No, ale ja się będę trzymał tego, że ten system, który, który mamy w mistrzostwach polski, to jest system, który, który daje show, który daje frajdę, ale który niewiele mówi o o układzie sił, który mhm. niewiele daje odpowiedzi na wiele, wiele ważnych pytań i nie jest do końca miarodajny i cieszy mnie to, że Bartosz na to nie spoglądał. Mhm. Czy dobrze, czy źle, to jest inna sprawa. Natomiast on mi powiedział w sensie Bartosz, że liczy na to, że ja po prostu jestem graczem takim, który od czasu do czasu... I wielokrotnie to pokazywałem, bo trafię zagrać nawet nie dwa, na 2,700, a prawie na 2,800, mhm. jeżeli trafię z formą. No i to się potwierdziło. I to mhm. się potwierdziło, że, że tutaj byłem w tym trybie, w którym wygrywam partię za partią. Miałem sporo takich turniejów. Można powiedzieć, że ja jestem taką, taką, takim pudełkiem niespodzianką. No nie wiesz, co otworzysz. No może być bezcenny diament, a może być upominek z giedry. Na Także... transmisji też jesteś troszeczkę taki nieobliczalny. Nigdy nie wiadomo, co powiesz. No ja, ja właśnie też nigdy nie wiem. Jak otwieram usta, to nie wiem, jak skończę zdanie. I najlepsze, że jakbym powiedział je drugi raz, to by było inne. Także no, myślę, że takie tło tego powołania było. Bartosz mi zaufał, za co bardzo mu dziękuję. I myślę, że odpłaciłem całkiem nieźle. Natomiast co do tego, czy to mnie stresowało, czy to jakąś tam presję robiło, ja właściwie nad takimi kategoriami już nie myślę od dłuższego czasu. Ja się mm -hmm. skupiam na tym, czy ja jestem w stanie gdzieś tam mieć taką wewnętrzną harmonię, spokój. I, i po prostu skupić się na graniu w szachy jak jestem w formie, ja jestem zresztą niemalże w 100% w stanie odciąć się od wszystkich negatywnych emocji nie zawsze, ale, ale, ale prawie zawsze mhm. I, i, i wtedy yy, i wtedy nic mi nie przeszkadza Miałem okazję z Bartoszem porozmawiać o, o powołaniach i twoim, i, i całej drużyny. Nawiasem mówiąc, w trakcie festiwalu Bonabanco, kiedy Bartosz był gościem, o tym zamieniliśmy kilka zdań i mówił, że na to piąte miejsce oprócz ciebie brał pod uwagę Jacka Tomczaka, Grzegorza Gajewskiego i, i Pawła Teclafa. No, Paweł miał troszeczkę gorszy okres na początku, w pierwszej połowie tego roku. No, i właściwie oprócz ciebie Grzegorz i Jacek to też już tacy weterani, prawda? Doświadczeni bardzo, bardzo zawodnicy. To tak w formie bardziej dygresji, ciekawostki, jeśli ktoś tej rozmowy z Bartoszem nie śledził. I może. Ja, ja, ja bym się wbił, bo to jest właśnie ciekawe, że. Bo też o tym pisałem. I na przykład ja mam takie wrażenie, że wiele osób mówi, dajcie młodych do kadry. Mhm. No, i to jest jakby sprawiedliwe myślenie. To u, u pan się sprawdziło, prawda? Tak, ale ja mam taką, taką troszkę teorię, że to jest lekko rozleniwiające, jeżeli się da. Mhm. Dużo fajnie jest, kiedy ta młodzież to po prostu wywalczy. A jeżeli się da czas, najczęściej wywalczy. Sam wszedłem do kadry wtedy, kiedy zostałem mistrzem Polski. Mhm. Nikt mi nic nie dał. I większość osób wchodzących do kadry tak samo, po prostu robiła to wynikami, a nie wiekiem, bo też w przestrzeni, powiedzmy sobie, świata, te nasze talenty to nie są takie talenty, które jest oczywiste, że będą miały nie wiadomo jakie rankingi, prawda. Mhm. Mamy teraz Gukesza, który ma ile? 16 lat, robi 9 z 9 na Olimpiadzie, czy tam 8 8, 8 8, i potem też finiszuje w świetnym stylu. I, i, I wielu takich innych zawodników, Abdusatorow, Rigajsi i tak dalej. A ci nasi zawodnicy nie do końca. I mi się wydaje, że trzeba ich po prostu stymulować. To mogą być świetni mhm. zawodnicy, to mogą być zawodnicy, którzy osiągną naprawdę jeszcze bardzo dużo, ale jak damy im za wcześnie pewne rzeczy, to nie wiadomo, czy to będzie stymulujące, czy to nie będzie rozleniwiające. Mhm. Ktoś może powiedzieć, że ja mówię dlatego, bo ja jestem jakby tutaj stroną z tej sytuacji, ale święcie wierzę w to, co mówię. Moim zdaniem ci zawodnicy powinni naprawdę walczyć w takich turniejach, chociażby jak napisałem, Mistrzostwa Europy, gdzie tam naprawdę wielu zawodników z różnych krajów przychodzi nakierowanych na cel i tam trzeba sobie wyprówać flaki, i walczyć w każdej pojedynczym starciu. No a to nie zawsze tym naszym młodym graczom wychodzi i jeżeli chcemy im pomagać, to właśnie trzeba im organizować wypady na tego turnieje, może jakieś kołówki z wymagającymi rywalami, a niekoniecznie olimpiada, gdzie celem w drużynie takiej, w której występuje Duda, w której występuje Wojtaszek, w której występuje Piorun czy Moranda, jest, jest po prostu podium wszystkich i najważniejszych mhm. imprez, choć z perspektywy z przebiegu tego turnieju w Madras, w Chennai, ktoś może powiedzieć, o czym on mówi, jakim medalu. No ale taki jest, taki jest fakt. To nie, nie, nie powinniśmy moim zdaniem wysyłać zawodników po doświadczenie, tylko takich zawodników, którzy są w stanie w optymalnej formie powalczyć na każdej szachownicy na poziomie 2700 plus i tyle. No i ten piąty newralgiczny po prostu pozamiatał tą olimpiadę troszeczkę na innych szachownicach brakło, prawda, żeby, żeby o medal walczyć. Napisałeś w tym samym poście, że aż sobie zerknę, żeby tutaj niczego nie pomylić. Że Janek nie powinien w ogóle jechać do Indii, że nie powinien być częścią tej drużyny. Na tej konkretnej imprezie. I powiem ci szczerze, no to jest to byłoby, gdyby, gdybyście pojechali bez Janka bardzo kontrowersyjne. I nie wiem, czy, czy trener, czy ktokolwiek byłby w stanie się wytłumaczyć z tego, dlaczego Duda nie gra w najważniejszej imprezie w barwach narodowych. No, cała sprawa z, z, z Jankiem jest, jest bardzo trudna, jest. Sprawą wielopoziomową jest sprawą, yy, no, która też zaangażowała nas jako drużynę emocjonalnie. Yy, yy, no i która. No, trudno nawet o niej mówić do końca. Yy, Troszkę nie masz wyjścia, wiesz? Zacznijmy może od, od, od tego, yy, że ja nie mam nawet wszystkich. Yy, narzędzi, które pozwoliłyby mi te, te sytuacje idealnie ocenić. No bo problem zaczyna się oczywiście w turnieju kandydatów, czyli w momencie, w którym Janek gra najważniejszy turniej w życiu. W życiu, no w historii można powiedzieć, polskich szachów. No i wiadomo, że w tym turnieju każdy jedzie po zwycięstwo. Ale tutaj wiadomo też już było, że Janek gdzieś tam w połowie dystansu szans na to zwycięstwo nie ma, ten turniej musi dograć. No i jak się okazało, to było dla niego mm, trudne. To było coś, co go zaabsorbowało mentalnie, psychologicznie, zostawiło ślad. I tu jest takie właśnie miejsce, o którym trudno mi mówić, bo podobno tak wynikło gdzieś tam z późniejszych z rozmów. Tuż po zakończeniu turnieju kandydatów Janek uznał, że, że on po prostu na Olimpiadzie nie da rady grać. Ale jak się okazało, komuś na tym zależało, żeby Janek grał. I ja nie wiem komu, bo, bo na pewno nie, nie był to Janek. Czy to była wola polskiego związku? Podobno nie. Podobno nie było nacisków ze strony polskiego związku. Może była to. Jakaś sugestia ze strony otoczenia Janka, może ze strony sponsorów, nie wiem. Natomiast yy, nawet gdyby. Yy, Czyli ogólnie yy. jakieś kwestie marketingowe przeważyły nad sportowymi w tym przypadku? Nie wiem, nie, nie, nie chcę tego sugerować, bo po prostu nie wiem, yy, jak dokładnie było. Natomiast jasne jest to, że Janek był gotowy zrezygnować z tej olimpiady, co też, umówmy się, nie byłoby dobrze odebrane, no tak. bo y, większość kibiców by powiedziała, ale co, pojechał na turniej kandydatów i on przez miesiąc nie odpocznie? To jest kpina, prawda? Tak ta, by ta, powiedzieli, ta, ta, na pewno. Tak by powiedzieli, y, więc... Y, to nie jest też takie proste zrezygnowanie, zwłaszcza, że Janek nigdy nie rezygnował z rozgrywek drużynowych, zawsze mhm. się na nich stawiał, z lepszym bądź gorszym skutkiem, bo, bo też nie jest tak, że Janek zawsze w drużynie błyszczał, natomiast nigdy, nigdy nie, nie wymigiwał się od gry, natomiast tu był gotowy zrezygnować, no i nie zrezygnował. No i tu się pojawia kolejny punkt, mianowicie my nie byliśmy tego świadomi. Do nikogo nie trafiła ta sytuacja, że, że Janek tak naprawdę nie chciał jechać. Czyli przed turniejem nie wiedzieliście o tym, że takie coś było? Na pewno nikt tego formalnie nie, w żaden sposób nie powiedział. Nie mieliśmy takich sygnałów. No i, no i to jest kolejny jakiś tam element tej układanki. Później, później już w samym Czennaj dogadaliśmy się, że Janek zaczyna tak naprawdę od trzeciej rundy turniej, żeby jeszcze się tam troszkę zregenerować i, i później, później wejść w zawody. To było stosunkowo racjonalne, jak się wydawało. I, I wyszło dobrze, prawda? Bo pierwsze dwa mecze wygraliście. Janek, jak w trzecim wszedł, to też zaczął od zwycięstwa. Tak, Janek zaczął od wygranej, nieco takiej szczęśliwej, można powiedzieć, bo po podstawce dużej przeciwnika, ale jeśli chodzi o poziom partii, o różne zagadki, problemy, które tam musiał rozwiązywać, to rozwiązywać uje dobrze, także nic nie zwiastowało, żadnych problemów, mhm. ale potem faktycznie z rundy na rundę ta jego gra wyglądała coraz przeciętniej, w sensie nie było żadnego błysku, żadnego wow, żadnego czegoś wyjątkowego. Ale też nie było dramatu, no bo to jest bardzo istotne w drużynówkach, kiedy na tej pierwszej szachownicy masz, masz gwarancję pewnego poziomu. Chociaż już w meczu z Serbią był, był taki sygnał troszkę niepokojący, bo Janek grał białymi z Indicem, czyli z zawodnikiem takim, który stylowo wygląda jak chodzący punkt dla Janka. I, i grali bo... niego, prawda? Czyli kontrowersyjne tak, tak. otwarcie. Bo, bo lubi przygody. Eee, lubi, lubi lubi powalczyć, a Janek takich zawodników świetnie potrafi wykańczać. A tu się okazało, że w tej walce właśnie Indycz był niegorszy od Janka, żeby nie powiedzieć lepszy, bo Janek hmm. się cudem uratował. No i to było na pewno kolejnym jakimś tam punktem, który, który mógł Janka troszkę rozczarować. No ale oczywiście kulminacyjnym momentem był ten mecz z Filipinami, gdzie Janek zagrał koszmarną partię z, z, z paraguą. No i. Ja nie wiem właściwie jak to do końca interpretować, mianowicie w każdym razie no, mm, starając się, tak jak mówię wcześniej, z różnych punktów widzenia no, to patrzeć, to moim zdaniem po prostu nastąpiła wtedy kulminacja e, jakiejś takiej, ta, ta porażka była takim katalizatorem różnych emocji, które przez dłuższy czas w Janku siedziały i on po prostu stwierdził po tej porażce, że on nie jest w stanie grać do końca turnieju. Że, że on nic tej drużynie nie jest w stanie dać, czy że lepiej jak będziemy grać bez niego. Brzmi to dziwnie, brzmi to niefajnie, ale ja jestem w stanie uwierzyć w to, że, że faktycznie mentalnie Janek nie był w stanie tego turnieju kończyć. Bo też miałem takie przypadki. Wiadomo, że mhm. ja jestem zawodnikiem. 5 poziomów niżej niż Janek e, grającym, e, w ogóle nie ta liga, e, ale problemy mentalne są podobne, jeżeli masz fajne turnieje, dobrze ci idzie, czujesz się półbogiem, po czym nagle przychodzą turnieje, że przegrywasz białymi z paragułą, tak jak Janek po fatalnej partii i, i nagle czujesz się beznadziejnie i do, tutaj dodatkowo jeszcze do tego dochodzi to, że Janek jest osobą, która lubi grać o stawkę Tutaj o stawkę już drużyna też nie grała po tym remisie z Filipinami. Nawet gdybyśmy wygrali wszystkie mecze, byłoby to chyba matematycznie niemożliwe. No, i to pewnie było te, te kilka czynników, które sprawiło, że, 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 że jakby te wszystkie negatywne emocje się u Janka em, skumulowały. Mhm. E, co nie zmienia faktu, co nie zmienia faktu, no, że, że drużyna, która była zmuszona w tym momencie grać bez pierwszej szachownicy, no, nie czuła się dobrze. I przez, przez te sytuacje cierpieli i Radek, i Wojtek Moranta, którzy, którzy też nie byli w formie, którzy dużo stracili. No, Wojtek stracił gigantycznie dużo, a musiał grać, bo, bo po prostu mhm. Janek uznał, że, że on nie jest w stanie kontynuować turnieju. Czyli, jakkolwiek podej, podej to brzmi. porażce białym kolorem z dużo słabszym przeciwnikiem, to już zapadła decyzja ostateczna do końca olimpiady, czy, czy przed każdą rundą jeszcze zastanawialiście się, a może, może jednak zagra? Były na ten temat dyskusje, ale mm, niestety no, ta blokada psychologiczna Janka była tak duża, że, że po prostu on uznawał, że, 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 że to nie ma sensu, a no, a dodatkowo tak wyszło, że, że akurat y, poza jednym meczem z Czarnogórą te trzy ostatnie mecze bez Janka wygraliśmy, także z mhm. punktu widzenia sportowego y, nic nie straciliśmy. Y, tu jest dużo pytań, kto ustalał skład. Mhm. Y, generalnie ja ustalałem skład, y, natomiast. Y, Wiesz co? Ja... Tak to brzmi, jakby Janek ustalił skład na ostatnie cztery partie z góry. Natomiast właśnie chciałem kontynuować, że ja nie miałem jakiejś gigantycznej pozycji do tego. To wszystko było konsultowane jakoś między nami w drużynie. O większości rzeczy był informowany informowany Bartosz, ale też z, z tych przyczyn osobistych nie chcieliśmy go za bardzo angażować. No i na pewno też, gdyby, gdyby Bartosz był na miejscu, to może troszkę inaczej by wyglądało. Natomiast w tej sytuacji no jakby też rozumiejąc problemy Janka, bo, bo to są problemy, które, które każdy sportowiec gdzieś tam, zwłaszcza wy, grający na, na takim dużym ciśnieniu, gdzieś tam napotkał, no, ciężko było to zmienić i no i tyle. Zastanawialiśmy się przed ostatnią rundą, czy, czy tobie jako zawodnikowi przede wszystkim nie chodziło po głowie, żeby nie grać ostatniej rundy, i wtedy e, dawało ci to dużo większe szanse na złoty medal indywidualnie niż grając, e, to może właśnie już przejdźmy do tych przy, przy sympatyczniejszych tematów, e, bo e, ja generalnie. I w ogóle to, to jest śmiesznie, jak się rozmawia z Aliną Kaszlińską, mhm. bo ona mówi, ale czemu wy się w ogóle w Polsce emocjonujecie tymi medalami na szachownicach indywidualnych? Jak grałam w Rosji, nikt na to nie patrzył. No i to troszkę tak jest, że to, jest, to są takie trochę medale pocieszenia, taka mhm. mało istotna klasyfikacja w, w turnieju drużynowym. No wystarczy... A, ale wiesz, do emerytury olimpijskiej się liczy, prawda? To jest niesamowite e... osiągnięcie. Tak, ale na przykład w, dru w drużynie, która, która zdobyła to czwarte miejsce w Batumi, gdzie mieliśmy Janka, Radka, Kacpra, I Kamil i Kamila. Kamila Draguna i Jacka Tomczaka, no to tam chyba zawodnicy mimo, że grali genialnie, to zdobyli tylko jeden medal indywidualny i to brązowy. Na trzeciej desce mhm. chyba Kacper zdobył, a nikt inny medalu nie zdobył. Tutaj przede wszystkim liczy się dobro drużyny i, i te medale naprawdę są absolutnym dodatkiem, bo może być tak, że w jakiejś drużynie ktoś nagle grał 8 partii czarnymi, bo tego wymaga do, dobro drużyny. Tutaj była taka drużyna Francja, gdzie pierwsze dwie deski grały wszystko, ale trzeci kornet grał tylko czarnymi. Białymi grał z kolei kolejny Lagarde i czasami na czarne wchodził też młody Mauricji, z którym ja zresztą zremisowałem. A Lagarde mm -hmm. grał od chyba czwartej rundy wszystkie do końca białymi, pokazując jakby taką taktykę turniejową. Więc to, to oczywiście wypacza te wyniki. No i one też są. Nie do końca miarodajne. No bo ja się oczywiście bardzo cieszę, że zdobyłem ten złoty medal na szachownicy. Zresztą drugi, bo, bo wcześniej został. Mateuszu, zdobyłem... kamerka ci chyba sfrizowała. No to chwila, chwila na naprawę kamerki. Ja się bardzo cieszę, że ten drugi medal zdobyłem. Bo, bo pierwszy w 2010 miał gorszy smak, bo, bo, bo na podium wychodziłem po srebrny medal. A potem zdyskwalifikowano Francuza Fellera i, i dopiero później dostałem złoty medal. Także... O, to ciekawe. A, a za co zdyskwalifikowano? Bo to rzadko w szachach jednak się zdarza. No oszukiwał kompem. A widzisz. Oszukiwał kompem i to zostało absolutnie tam udowodnione i tak dalej. Także to, to, to była sprawa dość znana, głośna i tak dalej a to była akurat ta olimpiada, w której, w której były nagrody na szachownicach wtedy w hanty w 2010 roku jako jedyna z nagrodami, także to miało znaczenie, jeszcze mi wyrównano do tej nagrody pierwszej, więc fajna sprawa. Natomiast do ja też nie, nie czułem jakiegoś gigantycznego ciśnienia na ten złoty medal, bo, bo, bo już jeden miałem, także też emerytorę, o, o której mówiłeś, miałem i ja tak sobie nawet pomyślałem, że gdybym zrobił dokładnie taki sam wynik z zawodnikami o podobnych rankingach w turnieju Krakowia, na przykład, a podobni gracze w turnieju Krakowia grają, czy w Memoriale Najdorfa, czy Ireny Warakomskiej w suwałkach, to nikt by nie powiedział, że Bartek to fajnie wygrał turniej, prawda? Mhm. A tutaj po prostu przez to, że to jest olimpiada, to jest nagle takie ochiach. Oh no bo A wiesz, ja tak oprócz, poroz... oprócz spraw sportowych, też te, te emocje i prestiż turnieju oddziałują. I to chyba nie ma się co dziwić. No tak, to jest fajne, ale nawet patrząc na to, kto był za mną, czyli drugi w tabę ze srebrnym medalem kończył turniej, Robert Hofhanis, Jan z Armenii gość, który grał tam ostatnich osiem pojedynków na pierwszej, i drugiej desce z dużo większym ciśnieniem, z zawodnikami po 2,700 czy, czy z jakimiś super kozakami, a ja grałem z półamatorami, bo tak wynikało z kojarzeń, prawda? Mhm. Więc to jest takie trochę niemiarodajne i okej, okay, ja się, tak jak mówię, bardzo się z tego cieszę, bo, bo, bo przede wszystkim to e, ja mam wrażenie, że ja po prostu grałem niezłe szachy e, i, i to jest najbardziej budujące, ale ale mm, jakby, tak jak mówisz, czy, czy chodziła po mojej głowie myśl, żeby nie zagrać? I ja właściwie myślałem inaczej, że ten turniej jakby było 15 rund, to ja bym i 15 zagrał, bo mi się dobrze grało. No. Mm -hmm. Tylko z, też zmęczenie fizyczne w końcu przychodzi. Nawet świetnie grający Gukesz, robiący 8,5 z 9, w dziesiątej rundzie podstawił widełki w jeden ruch, prawda? Prawdopodobnie ze zmęczenia czysto fizycznego. Więc to... I chyba tego brakowało, tak naprawdę. Może, może Wojtkowi, może Radkowi pod koniec dodatkowego dnia przerwy, prawda? A skoro Janek był niedysponowany, to moglibyśmy wrócić do tego, co by się wydarzyło, gdyby w ogóle nie pojechał. Pewnie wtedy ktoś z tej trójki wymienionej przez trenera Bartosza, czyli Paweł Teclaw, Grzegorz Gajewski albo Jacek Tomczak na jego miejsce. Bez największej gwiazdy, ale bardziej wyrównany, lepiej przygotowany do gry skład. Na pewno wyglądałoby to inaczej wtedy. A czy lepiej, czy gorzej, to chyba też trudno ocenić. No, dużo, dużo różnych rzeczy by było. Przede wszystkim, inny turniej byśmy byli rozstawieni z innym numerem, wszystko byłoby inne. Mhm. Y więc y takie gdybanie jest no, troszkę bez sensu. Natomiast co do kondycji, na pewno masz rację. No, trudnością Indii jest to, że jeszcze my mieszkaliśmy w takim hotelu typu domków, gdzie, gdzie wszystko było troszkę od siebie oddalone i na przykład na posiłek trzeba było tam iść jakieś 50 minut na piechotę, no 5 minut na piechotę, powiedzmy. Wydaje się, że to nic. Ale jak jest 35 stopni i e, o tam 70% wilgotności, to nawet to potrafi zmęczyć, jak się robi trzy e, razy dziennie ten kurs i potem jeszcze do autobusu. Także tych kursów się trochę robi. E, m, niby to są małe rzeczy, ale te detale gdzieś tam męczą i e, na pewno e, na pewno to może mieć znaczenie w końcówce turnieju. Ja akurat się fizycznie czułem świetnie przez cały turniej. E, ostatnio biorę, e, Jestem częścią takiego programu, gdzie trenuję mm, troszkę e, biegowo. E, no i to mi na pewno pomogło. Bardzo dobrze fizycznie się czułem przez cały turniej. I tak jak mówię, byłem gotowy grać jeszcze dodatkowe kilka partii. E, o ile na Szkoda, początku się skończyło? Tak, szkoda, że się skończyło. O ile na początku turnieju tam troszkę w, w, w turniej wchodziłem, bo to wiadomo, jakiś tam lekki jetlag e, i, i no, ta podróż do Indii też jest lekko męcząca. Ne, to jak już się tam w miarę zadomowiłem e, z jaszczurkami w pokojach, to, to już. Ile, mi ile ich miałeś w pokoju? Bo Kacper, A ja tylko jedną. Tylko, ja tylko jedną, jedną, bo Kacper mi pisał, że niektórzy mieli dużo tych jaszczurek, więcej niż jedną. E, tak, tak. Podobno Oliwia spotkała się z jaszczurką, która wyglądała z muszki klozetowej i miała 30 cm. Z tego chyba nawet ja bym się już tym przejął. E, czyli ekstremalnie troszeczkę tej, tej egzotyki, e, no, doświadczyliście. Zawsze w kadrze, e, przynajmniej taki, taki był przekaz na zewnątrz, bo ja nigdy w, w, od środka nie miałem okazji tego doświadczyć, ale zawsze było. Przekazywane i to było też widać, że, że w drużynie jest świetna atmosfera. Pytanie, jak było teraz? W tych okolicznościach, no trudnych, czy, czy udało Wam się utrzymać tą dobrą atmosferę w trakcie turnieju? No do, do, momentu, do momentu, jak Janek grał, na pewno ta atmosfera była bardzo fajna, codziennie się spotykaliśmy, tam jakieś piłkarzyki graliśmy i, i tak dalej. Potem na pewno troszkę, troszkę to się pogorszyło, bo, bo, bo wiadomo, że, że mm, no takie sytuacje mm, są trudne. Y, są trudne dla wszystkich y, i dla zawodnika, który, który uznaje, że, że to nie jest w stanie kontynuować za bardzo turnieju, i dla innych zawodników, y, którzy, którzy muszą się z tym zmierzyć, to zrozumieć. Y, na pewno ta, to, to, to trochę siadło. Ja mam nadzieję, że że damy radę gdzieś tam w przyszłości, no nie wiem, jak to nazwać, ale myślę, jakoś odbudować pewne, pewne rzeczy, które, które tutaj no nie funkcjonowały tak, jak powinny. Ogólnie taka atmosfera, wzajemna motywacja jest, jest bardzo ważna i to zresztą widujemy od, od najmłodszych lat, prawda? Typu Mistrzostwa Polski do lat 10. Zawodnik, który przychodzi na salę gry z rodzicem i, i z trenerem, przybija piątkę na koniec, y, tuż przed partią, no to idzie mu zazwyczaj lepiej. To jest taka, taka wartość dodana, te, te kilka procent, które, które pomagają. I w zawodach drużynowych, na najwyższym poziomie to też na pewno ma znaczenie, prawda? To czy, y, czy jest flow, czy y, jest team spirit, tak zwany, czy. No, tutaj myślę, że drużyna Stanów Zjednoczonych jest świetnym przykładem, która zdecydowanie najwyższy ranking średni. Same gwiazdy, no a medalu nie zdobyli. O negatywnej atmosferze w drużynie wiele wypowiedzi się zawsze pojawia, i no i nie jest to tajemnica, że sobie tam nie żyją ze sobą w najlepszych relacjach. I zmierzam do, do takiej kwestii, która, e, która się tutaj pojawiła: e, takiego pomysłu, idei, obawy, czy te trudne dni w Waszej drużynie pod koniec szachowej olimpiady, e, gdzie częścią i, i dużą, dużą rolę odgrywał Radek Wojtaszek, czy mogły jakoś wpłynąć na postawę Aliny pod koniec? Bo wiadomo, Alina jest, jest żoną radka. Na pewno też w jakiś sposób przeżywała to, co się dzieje z, z mężem. Czy mogło jej to przeszkadzać? W ostatni, zwłaszcza w ostatniej rundzie, gdzie no, niestety przegrała partię. Nie sądzę. To znaczy, myślę. Alina z radkiem nawet nie mieszkali w jednym pokoju, więc nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ. Tutaj zresztą z tego miejsca pragnę tak podziękować Polskiemu Związkowi Szachowemu i. Mojemu bratu Michałowi, który tym się zajmował z ramienia związku, bo, bo jeśli chodzi o same warunki w hotelu, to, to my naprawdę nie mieliśmy na co narzekać. Poza Michaliną i Marią, które mieszkały razem, wszyscy inni zawodnicy mieli pokoje jednoosobowe, co jest tak naprawdę bardzo ważne, zwłaszcza w sytuacji jakichś tam jetlagów i tak dalej, gdzie ktoś może nie spać całą noc, zwiercić się, szurać, bla, bla jakieś inne rzeczy robić i psuć turniej drugiej osobie także tutaj super sprawa, że wszyscy mieliśmy pokoje jednoosobowe wszystko było w należytym porządku i mega profesjonalnie, było pytanie czy było lepiej niż w piaście kołodzieju, no było super tak naprawdę mhm. ja, ja bardzo lubię komfort na turnieju gdzie nie mam na co narzekać i poza małymi jaszczurkami wiewiórkami jakimiś tam nie wiem, żmijami czy wężami, których ja akurat nie widziałem to było naprawdę bardzo fajnie. Jedzenie na świetnym poziomie i, i, i pełen komfort. Nawet pranie za darmo było, więc tutaj tutaj super. Ale wracając do tego, co mówisz, czyli, czyli do, do tego wpływu, to nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ na Alinę. Natomiast na pewno miało to wpływ na radka i na Wojtka, to nie mam żadnych wątpliwości. I ich straty też są po części przyczyną spowodowane tą sytuacją, która się tam pojawiła. Tu absolutne czapki z głów dla Kacpra Pioruna jemu się naprawdę należy pomnik, bo, bo to dziewiąte miejsce bardziej tak naprawdę zawdzięczamy Kacprowi niż mi. Bo, bo, bo tak naprawdę każdy głupi potrafi grać jak, jak szachy same się przesuwają. To, Żadna sztuka wygrywać partię za partią, jak się jest formie. A Kasper się pozbierał w trudnym momencie, w sytuacji, kiedy, kiedy właśnie tam nie wszystko w tej naszej drużynie funkcjonowało, jak powinno, a on nagle, ni stąd, ni znowąd, zaczął grać na 2,650, na 2,700, bo te trzy ostatnie partie to były naprawdę trzy dobre partie. I ja tu jeszcze bym taką jedną rzecz dodał, bo, bo wiem, że były zarzuty pod, nie wiem, czy pod moim adresem, czy pod adresem Bartosza Soczki, na przykład, odnośnie składu na mecz z Filipinami, bo tam był taki mhm. mecz, gdzie, gdzie my przegraliśmy z Serbami, i, i potem graliśmy z Filipinami, które miały czterech zawodników po 2-400. 2-450 bodajże. No i tam była taka sytuacja, że w meczu z Serbami odpoczął Wojtek Moranda. Wówczas jeszcze Wojtek nie grał jakoś przesadnie źle, przegrał z Francją. Odpoczął z Serbami. Logiczne było, że wraca ten zawodnik, żeby, żeby zobaczyć, czy on jest jeszcze użyteczny, że to tak brzydko zabrzmi. Ale drugą rzeczą, i ja bardzo, moim zdaniem, jestem zadowolony z tego pomysłu, chociaż to nie był tylko mój pomysł. Drugą, drugą rzeczą była sytuacja Kaspara Pioruna, który właśnie przegrał partię z Serbami i można go było zdjąć. Mhm. ale jeżeli zdejmiemy zawodnika po porażce, a wcześniej Kacper też miał jakąś pauzę, jeżeli zdejmiemy takiego zawodnika, no to dajemy mu jasny sygnał, przegrałeś, zagrałeś źle, no i kumulują się te złe emocje, a tutaj była dobra sytuacja, żeby właśnie Kacpra utrzymać w grze, bo drużyna z czterema zawodnikami 2400. No to jest taka drużyna, którą powinniśmy pokonać no matter what jakby. Mhm. I moim zdaniem ta decyzja o tym, że Kasper zagrał, była bardzo dobra, bo, bo on został w grze, rozegrał normalną partię, rozegrał partię, która gdzieś tam być może miała wpływ na to, że potem się rozpędził i wygrał na finiszu. Kilka partii z rzędu, trzy bodajże. To troszeczkę taka analogia przychodzi mi do głowy, jak, jak w siatkówce atakujący zepsuje piłkę, to często dostaje od razu drugą, prawda, żeby, żeby wrócić do dyspozycji i poczuć się znowu pewnie. Trochę tak. i I właśnie, yy, i właśnie tutaj yy, tak mi się. Wydaje, że to była dobra decyzja. Gdzieś tam, oczywiście, w tle był też temat tego, że, że można dać wolne Radkowi, bo Radek był jedynym zawodnikiem, który nie miał dnia wolnego, i taki pomysł też nam przyświecał. Choć, choć mi bardziej, prawdę mówiąc, zależało na tym, żeby Kasper pozostał w grze, żebyśmy zobaczyli, czy on jest w słabej formie, czy, czy wcale nie w takiej słabej. Bo ja miałem wrażenie, że Kasper wcale w słabej formie nie był. Tylko trochę za bardzo mu zależało, takie miałem wrażenie na początku, mhm. że, że na przykład z Serbami Kasper przegrał, dlatego, bo po prostu ocenił, że, że on musi ratować wynik, że jeżeli on nic nie zrobi, to po prostu mecz przegramy. Pomylił się w swojej ocenie, ale podjął bardzo męską decyzję. Warto wspomnieć, że Jedyna porażka miała miejsce z Robertem Markuszem, który tam potem wykręcił jakiś rewelacyjny wynik w turnieju. Mhm. Więc to też był zawodnik w dobrej formie. Także można powiedzieć, że no zremisowaliśmy mecz z Filipinami. Fatalna decyzja. Czy to, no nie wiem, czy, czy ja tu mogę sobie przypisywać te decyzje, bo tak jak mówię, wszelkie decyzje, które podejmowaliśmy, tak naprawdę były decyzjami bardziej kolektywu, bardziej całej drużyny niż tam moimi. Natomiast, no, serwisowaliśmy mecz. No, ciężko było przewidzieć, że Jan Duda przegra z, z Markiem Paragół, białymi. E, białymi e, Wszystkie scenariusze były możliwe, ale, ale ten nie. Zresztą, alternatywnie byśmy wystawili Radka Czarnymi zamiast Kaspra. To był jedyny, tak naprawdę, inny rozpatrywalny scenariusz. Wcale nie wiadomo, czy byłoby lepiej, czy Radek Czarnymi wygrałby z zawodnikiem 2460, bo czarnym kolorem przy stylu też Radka, raczej bardzo obiektywnym, spokojnym no nie wygrywa się na zawołanie z nieźle grającymi zawodnikami na tym poziomie, oczywiście szanse by były, ale to nie byłaby żadna gwarancja także nawet z przebiegu tego turnieju, tego finiszu uważam, że ta decyzja była dobra, mimo że właśnie te pytania były gdzie jest Wojtaszek, dlaczego nie gra Wojtaszek kto to w ogóle ustala ten skład i niech on się puknie w czoło A gdyby Duda w tym meczu nie zagrał to, to na pewno by nie przegrał to jest pierwsza rzecz co możemy z całą pewnością stwierdzić może to by lepiej wpłynęło na, na dalsze losy, tak, wiesz. Janek, dzień odpoczynku i. Tak, ale, może byśmy ale. go nie stracili do końca. Ale mieliśmy taką luźną umowę, że, że Janek nie gra pierwszych dwóch rund, a potem, jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, raczej ma grać do końca. Nie, nie mogliśmy wtedy przewidzieć, że, że wyjdzie tak, jak wyjdzie. No tak, ta, ta porażka białym kolorem. No, wszystkich nas zszokowała tak naprawdę i styl tej porażki, bo to była partia po prostu bardzo słaba. Ja bym tutaj dodał, że w mojej ocenie, i, i tutaj mój współprowadzący całej relacji Maciek Klekowski się z tym zgadza, oglądaliśmy całe zawody od początku do końca i, i dla nas Kacper był tak naprawdę bohaterem tych zawodów takim cichym bohaterem, którego no, po liczbach tego może nie widać, bo, bo zysk rankingowy niewielki. Ale ta niesamowita walka, zwłaszcza w trudnych pozycjach, umiejętność obrony pozycji, które były no po prostu fatalne, katastrofalne, a Kacper znajdywał te, te praktyczne szanse i z mocnymi rywalami był w stanie na początku się obronić, a w drugiej części turnieju też wygrywać, to, to było coś niesamowitego. Więc yy, wiemy, że Kacper nas ogląda dzisiaj, mega szacun Kacprze, a ja już teraz przy okazji zapraszam bardzo serdecznie... Drodzy widzowie, na środę o godzinie 13 w programie Królewska Gra na kanale sportowym razem z właśnie Kacprem Piorunem będziemy gośćmi Michała Kanarkiewicza i będziemy rozmawiać właśnie o Olimpiadzie, o perspektywie zawodnika, o tym opowie Kacper i o perspektywie komentatora, to ja się podzielę jak to z mojej strony wyglądało. Natomiast Skoro Kacper już... cichy bohater tych zawodów, bezwzględnie. Skoro już wspomniałeś o tym, że komentowałeś wraz z Maćkiem Klekowskim, no to ja tutaj wtrącę, że, że całe to przedsięwzięcie, które odbyło się dzięki Marce Bonabanko, dzięki wsparciu sponsora, partnera transmisji i dzięki waszej fachowej pracy też bardzo mi ułatwiło grę. Bo przyznam się szczerze. Czyli to dzięki nam taki wynik zrobiłeś. Okej. Okay, ta... Odpaliś troszkę to nie z tej jest... emerytury olimpijskiej i będzie okej. Okay. To nie jest takie śmieszne, bo przyznam się szczerze, że powierzając. Mikrofon i kanał w Twoje ręce. Miałem po prostu wewnętrzny spokój, że wszystko jest pod kontrolą. Nie musiałem tam codziennie sprawdzać i patrzeć, czy, 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 czy z transmisja wybuchła. Po prostu wiedziałem, że fachowiec siada do roboty i, i te robotę zrobi. Także z tego miejsca chciałem Ci, e, Tobie, Kasprze i, i Maciejowi, no i Marce Banko bardzo podziękować, bo, bo kibice też chyba byli zadowoleni. Nie bałeś się, że w połowie turnieju urwiemy transmisję i nie Dokończymy. No, e, mieliście ku temu powody, ale na całe szczęście były dziewczyny i, e, i dla nich też myślę, warto było komentować. No, dla dziewczyn i, i dla was oczywiście też, bo e, ja to wychodzę z założenia, że to jest taki no, oklepany e, slogan, ale tak naprawdę powinniśmy być dumni po zwycięstwie, wierni po porażce. A do tego ja. Maciek zwłaszcza, bo, bo jest szachistą dużo lepszym, ale ja też troszeczkę liznąłem tej, tej gry na wysokim poziomie. I wiem, że, że to nie jest takie proste, żeby zawsze wygrywać, że, żeby zawsze szło pozytywnie. Wiem też, że są trudne chwile. I tutaj stając w roli kibica, rozumiem, jak to wygląda z drugiej, z drugiej strony, i że, i że to nie zawsze układa się tak, jak powinno, tak naprawdę. Hmm. No to Mateuszu, trudne pytanie, bo jak napisałem w kilku miejscach w mediach społecznościowych wczoraj, dzisiaj, czy o co kibice, widzowie chcieliby Ciebie zapytać, to jest kwestia, która się powtarzała dość często, mianowicie. Oprócz naszej relacji tutaj na kanałach czes24.pl, zawody transmitował też kanał Polskiego Związku Szachowego na żywo. Wiem, że też Infoszach robił wieczory eksperckie codziennie. Były też podsumowania, artykuły na, na czeskomie. Natomiast ta relacja na żywo, równoległa na kanałach Polskiego Związku Szachowego, prowadzona przez Zbyszka Paklezę. No, tam zresztą sam też się odniosłeś, że pojawiały się takie no, nieeleganckie, troszeczkę agresywne stwierdzenia, komentarze w Waszym kierunku, w stronę kadry mężczyzn. Była też taka próba bojkotu Waszych partii, skupienia się na, na dziewczynach i niezaglądania do, do Waszej drużyny. Jak to widzisz jako? Po pierwsze, kapitan tej drużyny, jak się czujesz postawiony w tej sytuacji? No, a po drugie, jako też komentator, który często siedzisz po, po tej stronie, po drugiej stronie ekranu, za mikrofonem. Czy wyobrażasz sobie, że, że mógłbyś też w taki sposób jakąś drużynę, kadrę narodową potraktować? No to jest y, oczywiście smutne, y, że pojawiają się tego typu. Komentarze. No jeżeli ktoś uprawia sport, czy, czy miał do czynienia z szachami na tego typu poziomie, no to wie, tak jak powiedziałeś, że to może pójść różnie. I e, oczywiście różne mogą być komentarze. Niektórzy są bardziej emocjonalni, niektórzy są mniej emocjonalni, ale e, to jest po prostu zwyczajnie niesprawiedliwe sugerowanie, że, że nam nawet nie warto poświęcić słowa, że jesteśmy do niczego nie warci i tak dalej. I właściwie co my tam robimy? Bo, bo zapewniam, że wszyscy starali się w tej trudnej sytuacji, zwłaszcza w tych ostatnich czterech rundach, pociągnąć te drużynę do tej dziesiątki. Udało nam się to, wbrew temu, co, co, co było pisane. I e, to jest właśnie tak, że mm, za takie powiedzmy sobie powroty mało kto składa e, gratulacje, a one są najtrudniejsze. E, I ja pamiętam takie, to były moje drugie rozgrywki drużynowe, w których grałem, czyli drużynowe Mistrzostwa Europy w 2007 roku na Krecie, wówczas trenerem. Naszej drużyny był Artur Jakubiec, który zresztą fenomenalnie się spisał. Mieliśmy wtedy skład: na pierwszej szachownicy grał Bartosz Soczko, na drugiej Kamil Mitoń, na trzeciej chyba był w ogóle wystawiony Grzesiek Gajewski, albo na czwartej, już nie pamiętam, potem był Radek Wojtaszek i ja. I my zaczęliśmy od dwóch porażek. Zaczęliśmy te zawody od porażki. 3,5 do pół z Czarnogórą i 3,1 z, z, z Islandią. I wówczas nie było mediów społecznościowych tak rozwiniętych. Wówczas e, mniej się o tym mówiło, nie było streamów, ale w internecie w różnych blogach, stronach można było. No, hektolitry pomyj na nasz adres yy, przeczytać, że na pewno chłopaki poleci, polecieli tam chlać, że nie wstają w ogóle na yy, rundę, ledwo ich donoszą i w ogóle co to jest. Banda kretynów pojechała. Yy. O ile tutaj chyba tak mocno nie było, no to, 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 to te negatywne emocje też były, a wtedy na Krecie po tych dwóch porażkach wygraliśmy o, kolejne cztery mecze. Kończąc ostatecznie zawody na czwartym miejscu tuż obok medalu, co było wtedy najlepszym wynikiem od ponad 30 lat, bo, bo mieliśmy jeszcze drużynę bez gwiazd i to czwarte miejsce było super osiągnięciem. Także, zwłaszcza w turniejach szwajcarskich, takie wieszanie psów na drużynie jest moim zdaniem mega niesprawiedliwe. Zwłaszcza kiedy nie wiemy, co się dzieje w środku, jakie są przyczyny i kiedy. No, takie wypowiedzi są zwyczajnie krzywdzące. Także ja nie rozumiem, po co takie rzeczy wypisywać. Rozumiem. A Zbyszek jest arcymistrzem, prawda? Bardzo mocnym graczem, który no, ma świadomość, jak to wygląda w roli gracza na, na ważnej imprezie. To znaczy, wiadomo, że. Łatwo jest powiedzieć pewne rzeczy i e, zwłaszcza jak nie idzie, tylko pytanie jaki jest tego cel, e, co się chce w ten, w ten sposób osiągnąć, bo e, no, nie, nie rozumiem tego, raczej bym tak nie postąpił, e, bo, bo, bo też grałem naprawdę w wielu drużynach e, czy to klubowych, czy to e, w reprezentacji no i po prostu wiem, że czasami jest tak, że drużynie idzie, czasami drużynie nie idzie i szachy są bardzo specyficzną grą, szachy są taką grą, w której bardzo ciężko jest przygotować formę, to było nawet takie pytanie skąd wiedziałem, że będę miał formę gdybym ja wiedział, kiedy ja mam formę, to ja, wiesz, to ja bym był to byś tylko wtedy grał to ja bym tylko wtedy grał i z drużyną też tak jest czy, czy, czy drużyna przed wyjazdem do Batumi w 2018 roku wierzyła w to, że może grać tak jak grała tak tam tak, tak naprawdę można powiedzieć, że ta, ta drużyna narodziła się wtedy, kiedy Jacek Tomczak wygrał bardzo podejrzaną, niemal przegraną pozycję, podebił się z Kramnikiem. I kiedy nagle drużyna pokonuje w trzeciej czy czwartej rundzie Rosję, nabiera wiatrów w żagle i wszystko się kręci. Gracze tacy jak Jacek czy Kamil grają niemalże turnieje życia, dochodzi do tego świetna forma Kaspra i nagle wszyscy to się wzajemnie napędza. A może być na odwrót, komuś nie idzie, ktoś gra poniżej. E, e, swoich umiejętności e, tak jak naszej drużynie, wygraliśmy trzy pierwsze mecze, ale potem coś się zacięło tu jakiś remis, tu jakiś remis nikt nie może wygrać partii, tu ktoś przegrywa tu podejrzana pozycja no i tyle, a to jest Szwajcar, lecisz na głowę jedna, jed, jeden remis, jedna porażka spadasz kilkadziesiąt pozycji i co? I wtedy przestajemy kibicować bo, bo, bo mecz jest przegrany? Nie rozumiem tego Kwestia no, tej, tej komunikacji, która mogła tutaj być kluczowa, tak naprawdę. Temat tego, że Janek nie grał, był chyba najszerzej komentowany, później, też różne inne kwestie się pojawiły. Tak naprawdę, no, ja się nad tym zastanawiałem razem z Maciem, moim współprowadzącym się zastanawialiśmy, kto w trakcie turnieju powinien o tym komunikować. Bo to, czy, czy jedni komentują, komentatorzy, czyli tutaj my, czy, czy Zbyszek na, na swoim kanale, troszeczkę wiedzieliśmy, bo, bo też prywatnie się znamy z zawodnikami, natomiast szerszy przekaz do kibiców nie docierał, tak naprawdę. Rozumiem frustrację fanów z powodu niewiedzy, co się działo w trakcie turnieju, ale tak naprawdę, no. Jak myślisz, kto i w jaki sposób, i czy w ogóle powinien takie komunikaty wydawać w trakcie turnieju? Trudne pytanie, trudne pytanie, i, i nie mam dobrej odpowiedzi, bo też właściwie nie wiadomo, jak do tego podejść. No, w w um, tego typu imprezach no, nie możemy zastąpić zawodnika, jeżeli on nie gra, czyli nie wiem. Czy, 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 czy tak jak to miało miejsce, czy, czy jest chory, czy, czy cokolwiek innego, no to po prostu nie gra, to nie gra, to mamy tylko cztery graczy to mocno ułatwia decyzję innym drużynom. Oczywiście my graliśmy już na tym niższym pułapie, więc to nie było aż tak istotne, ale zazwyczaj jest jakąś tam zasadą, żeby, żeby o tym komunikować. No były tutaj też przypadki różnych drużyn, że ktoś nie grał paru rund, czy to jakieś tam, chociaż akurat tego było niewiele, ale, ale na przykład Nils Grandelius ze Szwecji nie grał chyba dwóch czy trzech rund w środku turnieju, będąc zdecydowaną gwiazdą swojej drużyny Szwecji przez jakieś tam problemy, czy to ze snem, czy to z jedzeniem. Mówił, że miał tam jakieś rozmaite problemy. Raczej się tego jakoś szeroko nie komunikuje, co nie zmienia faktu, że pewnie byłoby spoko, gdyby. gdyby oficjalne kanały Polskiego Związku Szachowego mogły donosić, że jak, jak taka sytuacja wygląda, ale mówię, ja się wcześniej z taką sytuacją specjalnie nie spotkałem i mm, też ciężko mi tutaj sugerować gotowe rozwiązanie. Jedno co jestem pewien, nie powinno to wychodzić od zawodników. No tak, bo gdyby ktoś z was, czyli z zawodników wziął to na siebie, czyli mm, no bardzo trudny temat. Rozmowy z, z kibicami o problemach wewnętrznych to na pewno nie wpłynęłoby pozytywnie na Waszą grę. To jest 100%. A na miejscu nie było nikogo innego, kto mógłby się tym zająć. No tak, tak, ale nie, nie wiem, czy jakoś tutaj mm, mamy, jest jakaś ko konkretna konieczność drążenia tego tematu, no mi się wydaje, że tutaj po prostu systemowo byłoby dużo lepiej, gdyby, gdyby było standardem, że, że, że jest jakiś taki, dość w cudzysłowie atasze prasowy reprezentacji, który, który po prostu odpowiada za, za różne komunikaty medialne w tego typu turniejach, aczkolwiek nie jest to jakąś tam zasadą, praktyką, jeśli chodzi o inne reprezentacje, także tutaj byłoby to w pewnym sensie przecieranie Szlaków, ale jeśli chodzi o przecieranie szlaków, to akurat Polski Związek Szachowy nieźle sobie radzi, bo, bo cały kanał Polskiego Związku Szachowego, czy my jesteśmy jego fanami, czy nie, to już jest inna sprawa. No to jest jednak rzecz, której inne federacje nie robią i tutaj trzeba powiedzieć, że, że to jest duża sprawa, że, że taki kanał powiązany z federacją istnieje. I i bardzo dobrze sobie radzi, prawda? To jest obok czes24.pl i, i czeskom polska, ta trójka to są najprężniej działające kanały w języku polskim, czyli dwie związane z portalami szachowymi i jeden właśnie związany z federacją. Nie kojarzę. Tutaj, może pytanie do, do widzów, czy, czy kojarzycie, czy w innych federacjach też takie funkcjonują. Ja szczerze mówiąc, nie kojarzę. Na przykład, na, na poprzedniej Olimpiadzie w, w Batumi, ten sztab był większy, prawda? Byli, było dwóch trenerów na miejscu, też w kadrze z kadrą mężczyzn i z kadrą kobiet. I oprócz tego były też osoby z obsługi razem z delegacją z telewizji polskiej Halo Mateuszu. Tak, ja jestem, tylko niestety chyba kamera znowu mi odmówiła posłuszeństwa. To to będzie jutro, bo też są pytania. Czy ja jutro będę komentował turniej Janka, czy jutro? Chyba we wtorek się zaczyna. E, e, nie, właśnie w poniedziałek się. O, tak. już jutro. To na 15... pewno zaprosimy też jeszcze. 15 się zaczyna, jutro jest 15, także jutro pierwsza runda i tak będę komentował turniej FTX Crypto Cup e, rozgrywany w Miami. I czy, czy to nie byłoby lepsze, prawda? Tak jak mówiliśmy o, o roli kierownika delegacji narodowej, który może oprócz tych funkcji czysto formalnych pomóc też w kontaktach z mediami, ale właśnie taka obstawa czysto medialna, jak albo delegacja zewnętrzna, tak jak w batumi była delegacja telewizji polskiej, czy ktoś no, Delegowany stricte pod to, żeby... Przekazywać te informacje. No tak jak mówię, moim zdaniem to byłoby, to byłoby naprawdę coś fajnego. Jak to powinno wyglądać, tego nie wiem, ale, ale wydaje mi się, że kibice na pewno by, na pewno by to po prostu docenili, bo, bo, bo jest sporo rzeczy, o które chciałoby się zapytać, przybliżyć. No ale, ale wiadomo, to są koszty. Dlatego dlatego zawsze mi się wydawało, że, że jeżeli gdzieś tam już wysyłamy kierownika, to warto byłoby, żeby, żeby on takie typowe minimum. Przecież to może być nawet rozmowa nagrana telefonem mhm. dobrej klasy, żeby to robić i przybliżać, ale no. Może następnym razem. Zapytałem tutaj o te kanały związane z federacjami. I nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, bo, bo dostałem kilka wiadomości prywatnych w ciągu teraz kilkunastu, kilkudziesięciu sekund, że, że Polski Związek Szachowy nie jest właścicielem kanału PZ Szach na YouTube i na Twitchu. Do zweryfikowania. Że, że Polski Związek Szachowy nie jest formalnym właścicielem kanałów na YouTube i na Twitchu na których e, prowadzone są te, te relacje ale to oczywiście e, do, ja do zweryfikowania nie, nie, nie chcę się tutaj zagłębiać jakby w szczegóły tego e, czy, czy, czy tak jest czy tak nie jest jakby wiadomo że kanał e, służy popularyzacji szachów e, no i w tym momencie patrząc z, z tego punktu widzenia jest to rzecz która, która po prostu bardzo mm, pomaga tej popularyzacji więc e, ja tak jak mówię, jesteśmy jakąś tam konkurencją, mamy różne punkty widzenia na, na wiele spraw, ale najważniejsze jest to, że mówimy o szachach i, i, i czy to na kanale Polskiego Związku, czy Weścia 24 czy Czeskom wszędzie. Ja, ja myślę, że to jest super sprawa, że, 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 że tyle, tyle wyboru jest. I tak jak wcześniej powiedziałem, no fajnie, że, że w tym Kierunku federacja poszła, bo to też jest wartość dodana przy, przy okazji jakichś tam rozmów ze sponsorami, że, że, że jest takie medium, którym można um, tego sponsora zainteresować. Także tutaj, ja myślę, że tak czy nieważne, jak, jak to postrzegamy i oceniamy, myślę, że należy to przez pryzmat społeczności szachowej oceniać pozytywnie istnienie takiego kanału. A do tego, ale, ale to nie oznacza, że w innych przestrzeniach nie można zrobić więcej, tak jak choćby w, w, w relacjach z tak dużych turniejów, gdzie no, niemal co roku coś się dzieje, bo przecież teraz dziewczyny o krok od medalu. W zeszłym roku panowie brązowy medal zdobyli, wcześniej Olimpiada w 2018 roku, właśnie tak jak mówiłeś, z tą. Tam akurat te, te, te jakieś relacje były. Także jest o czym mówić, jest o czym pisać, i, i myślę, że, 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 że w tym kierunku można by było iść. Drodzy widzowie, odpowiedni czas jest teraz na, na pytania z Waszej strony. Śmiało, jeśli jakiejś rzeczy w kwestii olimpiady, jako drużyny, w kwestii występu Mateusza i też tych wszystkich spraw dookoła Was interesują. To śmiało. Zachęcam do skorzystania z czatu. Ja czytam, Mateusz również czyta i, i te najciekawsze, najważniejsze kwestie postaramy się poruszyć. Było wcześniej I... pytanie, tak, Mateuszu? Ja tutaj mhm. wiernego widza postaram się zadowolić, czyli quiz orzech, mhm. bo quiz orzech swoje pytania napisał na Discordzie mhm. i to były fajne pytania, także ja mogę. Się do nich ustosunkować. Śmiało. Czy od momentu powołania było przygotowanie do Olimpiady, zgrupowanie, jakieś materiały i przypomnienia czy coś takiego? No, Bartosz soczko jest, no był, bo tak jak mówię, zrezygnował w stałym kontakcie z zawodnikami, co miesiąc wysyła jakieś zadania, kontroluje, co się u zawodników dzieje. Jako takiego zgrupowania nie było, bo po prostu trudne to było do ogarnięcia, żeby wszyscy zawodnicy się pojawili, każdy miał jakieś obowiązki, i tego czasu po prostu nie byliśmy w stanie znaleźć. Jakieś tam takie mini spotkanie mieliśmy z, z Kacprem, z Radkiem i z Bartoszem w Warszawie I, i tam troszkę trenowaliśmy. Natomiast tym razem akurat zgrupowania nie było. Nie, nie sądzę, żeby to był jakiś gigantyczny problem, aczkolwiek jest zgrupowanie też, też od czasu do czasu jest fajną rzeżą. Także tutaj myślę, że, że tak mogę odpowiedzieć na to pytanie. Czy udało się uniknąć jetlagu? Mi się udało. Mi się udało. Nie miałem żadnych problemów z przestawieniem się na czas hinduski. Niektórzy mieli. Myślę, że sprawa bardzo indywidualna. Czy mieliśmy dostęp przed i, po, przed i w trakcie do, do pomocy psychologicznej? Nie, żadnej nie mieliśmy. Czy mieliśmy zalecenia, co jeść i pić, czego unikać, preferować i tak dalej? No właśnie, tutaj nie. Tutaj to, to, to trochę się zdziwiłem, że przed wyjazdem nie dostaliśmy jakichś większych. Yy, Instrukcji. Na całe szczęście, tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli chodzi o hotel, wszystko było na świetnym poziomie. Były, były wskazówki ze strony organizatorów, żeby, żeby te dania były przygotowane też w taki sposób zjadliwy dla Europejczyków, także e, wszystko było ok. E, i, I choć wszyscy byliśmy uzbrojeni po, po zęby, jeśli chodzi o jakieś leki, e, jakieś suplementy. Jakieś elektrolity, to, to ale to, to Ja generalnie praktycznie nic nie przyjmowałem dodatkowego i żyłem pełnią życia, także e, tak było. Jeśli chodzi o to, czy tęskniłem za rodziną, no to tęskniłem. Jak sobie z tym radziłem, no to no tęskniłem, no co mam tu powiedzieć. Widzieliśmy na szachownicy, jak sobie radziłeś z tym. E, tak. E, czy kiedy JKD nie grał, to pomagał w przygotowaniach do partii? Nie. Czy mieliśmy obowiązek prowadzenia dzienniczka, że, że sportowcy takie dzienniczki prowadzą? Nie, nie, nikt na taki pomysł nie wpadł jak się bawili na Bermuda Party kto szalał najdłużej i dlaczego Kacper. Odpowiedź moja jest taka, że zwyczajnie nie wiem, bo ja na Bermuda Party się nie wybrałem. Zatrzyczaj... I to jest ciekawi. Dlaczego się nie wybrałeś? Ja byłem na siedmiu olimpiadach. To była moja siódma olimpiada i raz poszedłem na Bermuda Party, żeby popatrzeć jak mój kolega próbuje podrywać pewną dziewczynę i mu się nie udało. Kto, kto? Nie powiem i nie powiem jaką, ale jak... To, ale to może jedną wskazówkę, jedno pytanie yy, zadam, jedną wskazówkę i odpowiesz, dobra? Nie, bo zawsze mnie wkopujesz w takie wskazówki i ale od razu wszyscy wiedzą. Ale tylko jedną, nie, przecież ja po jednej ty... wskazówce nie odgadniemy. Odgadniecie. E... Zapytałbym o aktualny ranking dokładny, musiałbyś ja... sprawdzić i powiedzieć. Ja poszedłem na tą imprezę tylko dlatego, bo chciałem zobaczyć, jak on sobie radzi. Bo on miał cel na, na, na ten wieczór, z którą dziewczyną chciałby się tam lepiej zapoznać. To było ileś tam lat temu, też nie powiem kiedy, żeby nie, nie zwiększać szans. W każdym razie ja schodzę na dół. A on zamiast tam wywijać, wiesz, na, to, na parkiecie, to on gada z najbardziej nudnym arcymistrzem pod słońcem, z którym mógł gadać. Nie? Z kim z kim ja rozmawiał? Mówię, ja mówię Matko Bosko poszedł na podryw, a gadał o niczym z takim nudziarzem. No i tak to się kończy. Potem jeszcze w 2014 roku poszliśmy z Martą, bo Marta wtedy też grała na, na te Bermuda Party. Tromso, ale to była tak słaba Olimpiada, że tam wszystko było słabe, włącznie z tą imprezą, bo to tam jakiś taki klub, taki malutki, tam ty, tyle osób, człowiek na człowieku, od razu wyszliśmy, to nie dla nas, za starzy jesteśmy. A tutaj a tutaj ostatecznie mnie zniechęciło to, że po raz pierwszy w historii Bermuda Party trzeba było płacić 30 euro za wjazd, no niby drinki były za darmo, ale ja generalnie ja nie spożywam alkoholu za bardzo, a teraz jeszcze sobie Postanowiłem, że w ogóle nie piję, więc uznałem, że bez sensu. E, i, e, no i nie poszedłem i dobrze mi wyszło. Przespałem uczciwie, kulturalnie całą noc i na finiszu miałem więcej energii. Także nie, nie poszedłem. Dla wyniku poszło dobrze. Czy straciłem coś? Nie wiem, przygód nie szukałem, także nie było to dla mnie potrzebne. Natomiast część naszej drużyny wiem, że poszła. E, daleko nie wszyscy. No, i ostatnie mhm. pytanie od użytkownika Quiz Orzech: jakie mam plany startowe? Czy ten medal coś zmienia? Tak, w skrócie mogę powiedzieć: Ten medal absolutnie nic nie zmienia. Nie sądzę, żeby cokolwiek zmienił w moim życiu. Moje plany startowe to najbliższy turniej, to Ekstraliga na początku września w barwach Polonii, Wrocław. A potem zobaczymy generalnie wszystko po stare, bo wracam do komentowania jak będzie szansa gdzieś pograć, to chętnie pogram ale prawdę mówiąc nie sądzę, żeby wiele się zmieniło, także w skrócie tyle odpowiedzi dla użytkownika Quiz Orzech i teraz mogę odpowiadać na jakieś inne pytania ale przeczytam pytanie, przepraszam miałem Ci do, po, pozwolić dojść do głosu tak ale się umawialiśmy że... przed transmisją, że czasem dasz, no ale dobrze ale, ale widzę, że wpłata za 25 zł od użytkownika błażej bez pytania, czy uważasz, że pomoc psychologiczna jest istotna dla szachistów? No i to jest temat, na który mógłbym na, na samo to pytanie mógłbym przez godzinę odpowiadać, bo to jest pytanie bez, bez właściwie takiej prostej odpowiedzi, bo każdy szachista jest psychologiem dla siebie. Mhm. Każdy z nas, jak rozgrywa partię szachów, to toczy batalię psychologiczną z przeciwnikiem. I zwyczajnie musi być po prostu dobrym psychologiem, bo e, tak jak gdzieś też e, może to wynikało z mojego posta, ja na pewnym na przykład etapie turnieju w, w, w Chennai po prostu złapałem taką dużą pewność siebie, że wiedziałem, że na tej e, że będzie dobrze po prostu e, i, e, i to strasznie pomaga. E, natomiast e, żeby jakiś psycholog pomógł szachiście mam wrażenie, że to musi być jednak ktoś, kto trochę rozumie specyfikę szachów, bo yy, no bo to nie jest tak, że ty grasz partię szachów i nagle sobie powiesz spręż się na maksa a daj z siebie więcej najwyżej jesteś wymiotujesz... tak, tak, że, że, że najwyżej zwymiotujesz na mecie, ale weź jeszcze mocniej pobiegnij coś tam tego i to nie są takie rady, które mogą pomóc. To właśnie szachy są pięknym przy, przykładem tego, jak, jak, jak ważne jest utrzymywanie jakiejś tam harmonii. I o ile tutaj właśnie może ci psychologowie mogą pomóc, ale to też trzeba jakoś umiejętnie prowadzić. Także myślę, że tak, ale, ale nie jest to też takie proste, mi się wydaje, doradzanie szachistom, bo, bo tak jak mówię, szachista musi. Musi sam w sobie być dobrym psychologiem, wbrew temu, co mówił Bobby Fischer, który wierzył w dobre ruchy, ale też był świetnym psychologiem tak naprawdę. Ale jednak nie skończył jakoś rewelacyjnie jako szachista. No, bo może. No, może może potrzebował. nie potrzebował dobrym psychologiem. No, to już jest inne zagadnienie. Było wcześniej takie pytanie. Jeszcze no już, już dawno, kilkadziesiąt minut temu się pojawiło wspomniałeś, że jutro startuje kolejny turniej z cyklu Meltwater, w którym będzie grał Jan Krzysztof Duda i tutaj pytali widzowie, kiedy troszeczkę bardziej szczegółowo o, o tej niedyspozycji naszej gwiazdy rozmawialiśmy i tutaj słusznie zostało zauważone, że między Olimpiadą a a turniejem kandydatów Janek zagrał w, właśnie w takim internetowym turnieju gdzie całkiem nieźle mu poszło swoją drogą no ale to też im lepiej idzie w tych internetowych turniach, tym dłużej się gra i tym więcej energii to kosztuje. I teraz od razu do, do Miami na kolejny turniej. No i tutaj kibice się zastanawiają, czy, czy tutaj kwestia priorytetów nie jest ustawiona tak, że, że może te internetowe rapidy są ważniejsze dla, dla Janka niż gra klasycznych partii na żywo. Na pewno nie jest to pytanie do mnie, nie chciałbym tutaj niczego sugerować. To też jest tak, że to są zupełnie inne realia. Ja, mając różne wzloty i upadki podczas swojej kariery, wiem, że może nie iść w szachach klasycznych, a może świetnie iść w szachach szybkich czy błyskawicznych. To, 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 to są jakby zupełnie inne rzeczy i. Pamiętajmy o tym, że taka partia klasyczna to nie jest tylko partia, to trzeba się do niej. Mm. Trzeba mieć jakiś tam odpowiedni reżim turniejowy. Nie można sobie przyjść z ulicy i zagrać cokolwiek, to trzeba się przygotować, trzeba zrobić jakieś tam określone rzeczy. I, i samo to w sobie jest bardzo absorbujące, wymagające. Jak, jak się nie chce, jak ma się, może to. Nie chciałbym używać tego słowa, bo, bo to słowo jest, jest terminem lekarskim i yy, jest zdecydowanie nadużywane, ale takie poczucie może nie depresji, właśnie o tym słowie się mówię, tylko takiej rozczarowania, beznadziei, niechęci, yy, to bardzo trudno jest yy, właśnie w ten reżim turniejowy się wbić, yy, czyli właśnie zrobić solidne przygotowanie, yy, gdzieś tam się wyspać, yy, gdzieś. Yy, stały plan yy, dnia, prawda, utrzymywać. Tak, to, to jest strasznie męczące, jeżeli, jeżeli coś, coś u nas nie działa. A jeżeli jedziemy na taki turniej szachów szybkich, to często. A, idę sobie i gram po prostu, tak? Nie myślę o tych wszystkich problemach, które gdzieś tam się ekumulują w głowie. Także yy, może być tak, że Janek w tym momencie yy, nie jest specjalnie gotowy do. Yy, yy, nie jest specjalnie gotowy do mm, grania partii klasycznych. Tak może być. Mhm. A, a może się okazać, że w szachach szybkich będzie sobie radził dobrze. Wyszłoby to oczywiście dwuznacznie, gdyby na przykład mhm. teraz wygrał 7 kolejnych spotkań w Miami. No wiesz, też przed kandydatami wygrał e, Superbet w Warszawie i jej. Turniej z cyklu Meltwater grany stacjonarnie w Norwegii, prawda? No tak, i troszkę przecież nawet tuż po kandydatach grał w turnieju online, i też jakoś strasznie sobie nie Do radził. W finału chyba doszedł, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie, także to są inne rzeczy. Oczywiście. Hmm... Na te wszystkie pytania tak naprawdę mógłby odpowiedzieć Janek, ale nie wiem, czy, czy też. Czy po turnieju w Miami będzie tutaj taka rozmowa z Jankiem, już z tobą jako gospodarzem? Nie wiem, czy czy, czy. czy nie lepiej, gdyby to na przykład taki wywiad przeprowadził ktoś, kto nie był członkiem drużyny? Zresztą nie wiem, czy Janek o tych wszystkich rzeczach chciałby mówić, bo, mhm. bo może problem jest trudniejszy, bo. Może być tak, że, że ten turniej kandydatów zostawił w sobie duży ślad. I, no i tyle. Nie, nie, nie naprawdę nie chcę mówić w imieniu kogoś innego. Mhm. No, tutaj były, były pytania o, o Bartosza, ale to już, to już ustaliliśmy, że. Że to są prywatne sprawy i szczegółów, nie będziemy tutaj poruszać. Natomiast kwestia tego, czy, czy na Monikę to wpłynęło w trakcie olimpiady, bo w jakiś sposób na pewno, a trzeba przyznać, że, że grała dobrze, bardzo bojowo i mając na uwadze takie zakulisowe wydarzenia, chyba też możemy ją uznać za bohaterkę drużyny, biorąc to wszystko pod uwagę. No, znowu pytanie bardziej do Moniki mm. e, niż do mnie. E, nie miałem wrażenia, żeby, żeby Monika była jakaś tam w innym stanie niż zwykle. E, raczej, raczej dobre wrażenie miałem. Ale nie niewykluczone, że tak, że, że gdzieś różne tego typu rzeczy e, wpływały na jej wynik. Na to nie jestem w stanie odpowiedzieć. Mm -hmm. e, no, i dużo pytań o, o młodzież. W sensie międzynarodowym. Abdusatorow, Gukesz, Erigaisi, Prag, kolejny bardzo solidny turniej rozegrał. Po pierwsze, kwestie czysto sportowe czy idzie zmiana pokoleniowa w światowych szachach? Pamiętamy też oczywiście o, o Alirezie, który ciągle jest nastolatkiem i przekroczył już 2800. Czyli kwestie sportowe, czy idą zmiany, czy, czy młodzież wykopie tą starą gwardię, z top 10 rankingu? I, I było też pytanie na Twitchu o, o to, jacy są w kontaktach prywatnych: czy to cyborgi, roboty, czy zwykli ludzie? No to może po kolei. To znaczy, generalnie. Od czasu do czasu są takie fale w szachach, które przychodzą, to nowe pokolenia i, i zostają. I to jest fajne. Wiadomo, że, że w ostatnich latach właściwie ta czołówka się nam bardziej postarzała niż odbłodniała, mhm. bo, bo wielu wiekowych graczy się tam utrzymuje od dłuższego czasu. Widziałem nawet jakąś taką statystykę, gdzie była sugestia, że, 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 że top. Że średni wiek top 10 to już jest tam mocno powyżej 30 lat. a No i teraz nawet jak tak patrzę, no to widzę, że tam w top 10 jest nie. Wiem, kilku graczy pod 40, kilku graczy po 30, ledwo, no i tylko ten Firurza taki realnie bardzo młody. W drugiej dziesiątce też tam właściwie specjalnie lepiej nie jest, bo nawet masz Ananda 52 lata i też większość graczy w połowie 30, więc. To nie, nie, jeszcze ta zmiana nie nastąpiła, jakby ona, ona nastąpi. Kilka osób dołączy tutaj młodych. No i to jest fajne, i to jest pozytywne, i myślę, że ta, te, te starcie pokoleń będziemy teraz obserwować. Też nie, nie można powiedzieć, że, że Głukasz w każdym turnieju będzie robił 8 z 8. To jest tak, że, że on miał tutaj e, jakiś tam wystrzał. E, może jeszcze gracze nie byli przekonani, czy on jest tak dobry. To się trochę inaczej gra z gościem doskakującym, a go, z gościem, który już ma pewien poziom ustalony. E, może niektórzy mu jeszcze chcieli coś udowodnić. E, natomiast e, na pewno jest tutaj kilka tych nazwisk, które, też które... Partia, partia z Karłaną była dość specyficzna, bo Fabiano musiał ryzykować ze względu na sytuację meczową i, i to też na pewno wpłynęło na jego decyzję. Już powtarzali pozycję, ale na trzeci raz Karłana się nie zdecydował, bo pozycje jego kolegów tego wymagały. No tak, oczywiście tu dochodzą dodatkowe jakieś tam elementy. Mówiąc jednak całościowo o tych wszystkich młodych talentach, o tej nowej generacji, no to tak, jest tutaj zauważalne, że, że, że te kilka nowych nazwisk jest. No i to jest super, bo, bo ja już znudzony byłem komentowaniem tych samych pojedynków, tych samych graczy, więc fajnie by było te kilka nowych twarzy zobaczyć, jakie są, jakie oni są na co dzień. Ja prawdę mówiąc, z. z nie tak dużo, nie tak znowu wieloma byłem. Rozmawiałem z Gukeszem, nie rozmawiałem ani przez pół zdania. Z Ari, Eric Geysen troszkę rozmawiałem, bo z nim parę partii grałem. Nawet klasyczną wygrałem, ale wtedy jeszcze miał 240 chyba. Więc to trochę inny gracz. Kto tam jeszcze? Abdusatorow, to z nim może rozmawiałem, jak miał 10 lat ostatnio. E, więc e, i nie było to nie... na Bermuda Party pewnie i nie było to na Bermuda Party e, natomiast zdziwiłem się niesamowicie, bo jest taki gracz Max Sudlu, pierwsza deska mm. Iranu 22 lata e, e, bo ja z nim nigdy w życiu specjalnie nie rozmawiałem, poza tym, że grałem z nim jedną partię na e, na Bundeslidze, gdzie po ciekawej partii niestety przegrałem e, a on do mnie ni stąd, ni znowu na Facebooku wysłał gratulacje z okazji medalu, także o, teraz Strasznie to było miłe i sympatyczne, i mnie to zdziwiło, bo no nie spodziewałem się mm -hmm. czegoś takiego. Także tutaj taki mogę powiedzieć, że, że, że przynajmniej ten gracz z tej młodej generacji jest e, sympatyczny. E, natomiast e, tu ktoś zauważył, że, że cała ta generacja młodych graczy zagrała w Indiach dobrze, nawet bardzo dobrze, że ci, jak się kliknęło na stronie 2700 czeskom. Taką zakładkę e, juniors no to tam właściwie cała, cała czołówka tych juniorów e, grała, grała na olimpiadzie i wszyscy po prostu jakieś gigantyczne zyski rankingowe. E, także to, to, to nie jest. E, to, to nie może być przypadek, ale też może właśnie e, okoliczności wymagający klimat e, gdzieś tych młodszych zawodników. Mm, Cudzysłowie faworyzowały, yy, oni się tym nie przejmowali, nie wiem, nie mam pojęcia, chociaż ja jestem jakimś tam zaprzeczeniem, właśnie sprawdziłem, mówiłem ci przed rozpoczęciem, tak. że, że nieoczekiwanie byłem najstarszym medalistą na szachownicy, yy, ale, ale w właśnie otwartym, prawda? Bo tak. w, w grupie pani no, rewelacyjna Pia Kramling, która po 40 latach od pierwszego medalu znowu indywidualne złoto. Ehm, tak, czyli także... zobacz, ciebie na świecie nie było a arcymistrzyni ze Szwecji już była złotą medalistką olimpijską no z tym niebyciem na świecie to ja sobie właśnie tak żartowałem że jak grałem z tym Mauricim, tak, że gdybym trochę bardziej zaszalał, a już się poznałem z Martą wtedy na pierwszej olimpiadzie to mógłbym być jego ojcem także niewykluczone Także tego typu rzeczy gdzieś tam po głowie chodzą. W szachach mogą się wydarzyć tego typu e, sytuacje. Było pytanie o, o Kamila Mitonia, czy w, w sytuacji, w której Janek nie grał i było raczej pewne, że już nie zagra w ostatnich rundach, czy, czy pomagał wam lub reprezentacji kobiet tak czysto szachowo w przygotowaniach do kolejnych partii? No, to ja już odpowiedziałem. Znaczy nie wiem, być może dziewczynom Janek pomagał. Kamil. Pytanie o Kamila. A, Kamil. Kamil był trenerem Janka, także nie sądzę, żeby żeby było. Ale też trzeba zauważyć, że, bo ja wcześniej powiedziałem, że Janek nie pomagał, ale też nie było chyba takich próśb z naszego ze strony zawodników. Każdy radził sobie samemu. Ewentualnie o coś pytał innych zawodników, ale. ale... Ja nic o tym nie wiem w każdym razie. Mm -hmm. Okej, okay. drodzy widzowie, troszkę się rozgadaliśmy z, z Mateuszem, więc powolutku będziemy zmierzać do, do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Jeśli któreś z Waszych pytań nie zostało poruszone, to no, nie jest to możliwe, żeby na wszystkie odpowiedzieć, ale chwilkę jeszcze, jeszcze mamy, żeby żeby te kwestie, które was wyjątkowo nurtują, poruszyć. Mateuszu, czy widzisz w Polsce taką no, przyszłość męskiej kadry, wśród młodzieży, tak jak wśród pań się odmłodziła kadra i oprócz Marysi, Oliwi, Michaliny, jest też kilka innych zawodniczek, które zgłaszają aspiracje do gry w kadrze. Czy w, wśród mężczyzn, wśród zawodników są kandydaci, żeby w ciągu? dwóch, czterech lat realnie powalczyć o stałe miejsce w kadrze? No kandydaci na pewno są, ale tak jak mówię, no, to, to najlepiej jest, jak, jak ktoś pewne rzeczy udowodni, wywalczy sobie, zrobi progres, bo takie jak gdybanie, im więcej takich pytań właściwie spotykam, tym więcej rozumiem, że to jest trochę... Trochę bez sensu na nie odpowiadać. Zresztą mm -hmm. nawet świetnym przykładem jest tutaj kariera Kacpra pioruna, który cały czas z nami siedzi, bo, bo Kacper, mając 20 plus lat, miał ranking ponad 2500, ale takie małe ponad 2500 i tak niewiele wskazywało na to, że to będzie jakiś tam wyjątkowej siły arcymistrz tak? Właściwie wiele tego typu karier w takim wieku się po prostu kończyło przy rankingu tam poziomu, nie wiem, 2510, 2520, no bo to nie jest jakiś ranking, który gwarantuje hmm, nie wiadomo co. Dokładnie Kacper miał 2520 w 2015 roku, czyli miał wtedy 24 lata. No to nikt, nikt już by Kacpera nie, nie nazwał jakimś tam talentem, prawda? Mhm. A, a nagle Kacper po prostu zagrał tym wszystkim, którzy go skreślili na nosie. W przeciągu roku skoczył na 2,680, zarabiając no, 160 punktów praktycznie. I pokazał, że, że tego typu jakby predykcje niewiele mają sensu, bo jeżeli mhm. ktoś jest w stanie się poświęcić, popracować. I konsekwentnie dążyć do celu, to jest w stanie stać się silnym elementem kadry na lata. Podobnie zresztą z Wojtkiem Morandą. Kto by mi, jeżeli ktoś by mi nagle powiedział, nie wiem, z 5 lat temu, że Wojtek Moranda będzie pewnym punktem kadry, to znaczy jeśli chodzi o nominację, bo w tym akurat roku idealnie ten turniej Wojtkowi nie wyszedł, ale jeśli chodzi o nominację, no to był pewniakiem tak naprawdę. To bym nie uwierzył, bo człowiek no nie pracował, no był właściwie pracownikiem banku, szachami się wyczynowo nie, nie zajmował, a nagle wrócił do szachów. Może nie gra dużo, ale bardzo skutecznie, regularnie progresuje. No i, i znalazł się w kadrze w wieku 30 ponad lat. Także może być różnie, może się okazać, że, że za chwilę chłopaki Którzy mają po 20 lat, zaczną pracować jak szaleni, i za chwilę będziemy przy ich rankingach widzieć 2700. Może być tak, że żaden z nich nie zrobi progresu, bo będą woleli grać na PlayStation. Tego, tego po prostu nie wiem. Na pewno potrzebujemy konkurencji, na pewno potrzebujemy tego, żeby tych zagadek było więcej przy nominacjach, żeby nie było tak, że mamy właściwie 3-4 pewnych graczy, a pozostali to o kilku, ale właściwie też to, ten wybór nie jest jakiś wielki. Fajnie, żeby żeby naprawdę był, był ból głowy przy wyborze kadry, tak jak było to w przypadku Marcina Dziuby, który naprawdę musiał... E, mm, no, Marcin miał kosmicznie się. trudny wybór, bo kandydatów było około dziesięciu, które na pewno były brane realnie pod uwagę do gry na Olimpiadzie. Dokładnie. Także bardzo, bardzo trudny wybór Marcina, ale to jest marzenie, jeśli chodzi o, o sytuację, bo, bo jeżeli wybór jest wąski. No to to jest. To, to po prostu też jest jakaś tam stagnacja, jakieś równanie w dół. Najlepiej jest, jak, jak, jak ten wybór jest, jak ktoś się wkurzy, że nie zostanie powołany. Ja na przykład yy, głęboko liczę na to, że brak powołania dla Joli Zawackiej czy Kariny Cywki, gdzieś tam je jeszcze e, przyciśnie, bo to są prześwietne zawodniczki. Zresztą Jola od razu się odniosła, prawda, do, do tych powołań, powiedziała, że jest zaskoczona, ale jednocześnie, że, że ją to motywuje i. I że zamierza wrócić po prostu. No mam tak, ja ta, 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 taką nadzieję, że, że Jola pokaże po prostu na szachownicy, jak silną jest zawodniczką, bo ja nie mam w ogóle wątpliwości, że jest bardzo silną zawodniczką. Troszkę jej myślę, brakuje właśnie takiego troszkę, może nawet ciśnienia od innych zawodniczek. żeby, żeby musiała pokazać trochę więcej. Bo ona lubi trenować, trenuje ma wiedzę, a czasami potrzeba takiego bodźca, że a może sąsiad ma więcej, prawda? Mhm. I, i, I wtedy troszkę więcej chce się poświęcić i, i progresować. To może tutaj kończąc wątek naszej polskiej szachowej młodzieży i, i nadziei na, na zmianę w kadrze, witamy serdecznie Miłosza Szpara na YouTube'owym czacie, legendarnego pogromcę Mateusza z Mistrzostw Polski, i takie komentarze też się pojawiały. Skoro Sparu wygrał z Matibarem, to czemu Matibar pojechał na olimpiadę? I co ty na to? Ja powiem tak: No, że Miłosz jest jednym z zawodników, których no, ja jakoś przesadnie dobrze nie znam. To jest to pokolenie, które, które no, jest już dla mnie stosunkowo odległe. Ale jest to świetny gracz i na przykład nie zdziwiłbym się, gdyby przy dużym nakładzie pracy za chwilę nie miał 2600 przy swoim nazwisku. Ja już z miłością zagrałem kilka partii, żadnej nie wygrałem. Wiem, że on. A, a przegrałem dwie. On potrafi grać w szachy. Ranking ma bardzo skromny, ale umiejętności są. Także wytężona praca i dlaczego nie absolutnie ten zawodnik też do kadry i kilku jest takich młodych zawodników, bo to nie trzeba mieć arcymistrza i 2550 z poziomu 2400, nie wiem 20, 30, 50 też można doszlusować do tej kadry no ale to jest kwestia e, kwestia pracy, kwestia poświęcenia się, kwestia sfokusowania na na, na jednej rzeczy tak naprawdę, bo, bo tu nie ma już czasu tutaj ci najlepsi młodzieżowcy, o których mówiliśmy, oni po prostu grają w szachy 24 godziny na dobę i, i tyle. I to tak wygląda. A, a sukces nie jest, nie jest gwarantowany, więc to tak. Działa. Natomiast ja tu jeszcze co najmniej na jedno pytanie chciałem mhm. odpowiedzieć, bo było pytanie na temat popularności szachów w Indiach i to jest akurat fajny, fajny temat. Ja się nigdy nie spotkałem z czymś takim jak w Czenaj, bo tych kibiców było tam naprawdę multum. Na sali gry codziennie były setki. Może nie tysiące, ale naprawdę kupa ludzi tam się przewijały co chwila, inne osoby. Tam nie było jakiejś specjalnie świetnej e, możliwości oglądania tych, tych partii, e, ale one były i tak transmitowane w hinduskiej telewizji, więc można było sobie to oglądać. Ale i na sali gry tych ludzi było naprawdę sporo. E, o, ci, ci kibice co chwila podchodzili jak się wychodziło z sali gry, prosili o autograf, o wspólne zdjęcie. Mnie e, stosunkowo rzadko Chociaż podeszła jedna osoba, jakiś zawodnik z innej drużyny, że chciał sobie zrobić zdjęcie, bo słuchał mojego kursu na przez 24 o ofierze jakości. Bardzo mnie to zdziwiło, że ktoś słuchał, ale, ale faktycznie. Natomiast do Janka czy do Radka podchodziło mnóstwo osób z prośbą o zdjęcie i autograf. Zdziwiło mnie też raz, podeszli do nas, akurat do mnie i Oliwki, Dziennikarze, jak wyszliśmy z ceremonii zakończenia, chcieliśmy trochę wcześniej wyjść, bo, bo, bo mieliśmy szyb, wcześniejszy transport i tak dalej. No w każdym razie wyszliśmy przed dużą liczbą osób. Podeszli dziennikarze jakiejś lokalnej telewizji i zaczęli nas wypytywać o różne rzeczy. Nagle ten dziennikarz się pyta o imię, ona mówi, że Oliwia, a on. Oliwia, a to ty zrobiłaś 9,5 z 11 i zaczyna wypytywać. Ja tak patrzę, kurczę, gość jakiejś tam lokalnej telewizji, on wie, że Oliwia na trzeciej desce tam zrobiła 9,5 punktu. No, nie wyobrażam sobie, że, 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 że w innych krajach tak, dziennikarze byliby tak poinformowani, co najwyżej o swoich, może by coś wiedzieli, a tutaj wszystko wiedzieli i. E, no, to chyba tak, że... Anandomania, prawda? Pomogła. Tak. Wiele rzeczy pomogło, natomiast ja jestem przekonany niemal na 100%. I to też była mowa o, na zakończeniu turnieju. Yy, yy, przedstawiciele Federacji Hinduskiej mówili o tym, że to, to jest tak naprawdę just the beginning, że to dopiero się rozkręca, że tego będzie więcej. I jestem przekonany, że Indie będą yy, ogromną potęgą szachową yy, na wiele, wiele lat. Tutaj możemy dodać, że Anand, który, jeśli dobrze pamiętam, był pierwszym arcymistrzem w historii Indii, prawda? Anand? Nie, nie, nie chyba nie. Nie wiem, czy nie, nie był to ktoś inny, ale nie jest to wykluczone. No, ojciec te, tego, tego boomu szachowego w Indiach, były mistrz świata, w tym tygodniu będzie w Polsce. Na festiwalu szachowym w Ustroniu będzie okazja z Anandem się... Spotkać i wziąć udział w, w wydarzeniach na żywo. Wielokrotnie powtórzyło się pytanie o prośba o komentarz do, do wyborów w FIDE. Jak wiemy, Arkadi Dworkowicz został wybrany na kolejną kadencję z ogromną przewagą głosów. I co ty na to? To ja tutaj właściwie nie mam wiele do, do powiedzenia, bo p, to jest specyficzna sytuacja, to znaczy e, jeśli chodzi o, o FIDE, no to to w ogóle nie jest fajnie działająca organizacja, która, która no generalnie przez lata była synonimem beznadziei, byle jakości. W ostatnich latach zaczęła działać lepiej. E, e, pod okiem Dworkowicza, tak naprawdę. Nie wiem, czy to on jest kluczową osobą, no ale jest twarzą tego. Także na pewno FIDE zaczęło działać lepiej. Czy z punktu widzenia aktualnych wydarzeń na świecie taka osoba powinna być prezydentem? No, powinno się wydawać, że nie. Ale, ale, ale o tym decydują delegaci, prawda? Tak to ale wygląda. o tym decydują delegaci i no delegaci tak naprawdę, to jasne było, że Dworkowicz te wybory wygra, przede wszystkim dlatego, że nie było realnej kontrkandydatury, bo e, ukraiński kandydat, czyli Andrii Barysz-Polec, no to jest sympatyczny chłopak, arcymistrz, no ale to nie jest realny kandydat na prezydenta FIDE, ale to... E, to naprawdę jest gigantyczna operacja. No skoro Kasparow, który miał naprawdę wsparcie jakichś tam sponsorów, który miał nazwisko, który i tak przegrał z tą machiną, no to, to jak można było wierzyć, że, że, że szerzej nieznany Ukrainiec nagle wygra wybory. Także ciężko było to sobie wyobrazić, że mogłoby być po prostu inaczej. W idealnym świecie, w idealnym świecie, no nie powinien Wiecie? Rosjanin. Nie e, e, nie istnieje niestety. E, nie powinien Rosjanin w tym okresie być prezydentem e Światowej Federacji, e, ale no, FIDE na pewno nie jest idealnym światem i. E, no i tyle. Były też pytania, wielokrotnie się pojawiały o. Mm, no jakby skład olimpiady pod względem uczestników i chyba najbardziej charakterystyczna drużyna Seszeli, gdzie zawodniczki dostawały mata w kilka ruchów 7-10 posunięć party kończyły się matem ja, jak to widzisz, czy, czy olimpiada szachowa to jest dobre miejsce na, na takie zespoły na taki poziom czy, czy raczej w stronę bardziej elitarnego turnieju powinno to zmierzać ta no, olimpiada to jest olimpiada. Ja mam właściwie mieszane uczucia. Ja specjalnie w ogóle przepadałem za grą w olimpiadach przez wiele lat. Jak byłem młodszy, to wydawało mi się to trochę dziwne, bo właśnie turniej zaczyna się właściwie od trzeciej, czwartej rundy z perspektywy mm -hmm. tych troszkę silniejszych drużyn, bo na początku się gra z takimi dużo niżej notowanymi zawodnikami. Więc nie jest to aż tak ciekawe. Jak się tam przegrywa, to od razu też się spada na słabsze drużyny. Ale z drugiej strony jest to, jest to takie wydarzenie wyjątkowe, historyczne, z bogatą tradycją. I no, ma to swój urok. Kiedyś byłem zwolennikiem tego, żeby, żeby może przynajmniej ten Szwajcar był jakiś taki, nie wiem, faza eliminacyjna, potem jakieś finały i tak dalej. Teraz nie mam przekonania, prawdę mówiąc. Na pewno wygląda to czasami śmiesznie, ale z drugiej strony, no tak jak mówię, byłoby to też, myślę, zabijanie pewnego kolorytu. Olimpiada taka zawsze była, że, że łączyła w sobie powiedzmy taki szachowy folklor z, z, ze światową czołówką, a wyniki. Mimo wszystko są stosunkowo obiektywne, więc nie ma tutaj jakiegoś dramatu. To, co akurat bardzo dobrze, że zostało zmienione, to w tym roku. Nie wiem, czy tak było na poprzedniej olimpiadzie, bo nie grałem, ale na pewno na tej no, były normalne kojarzenia, bo w bardzo wielu rozgrywkach drużynowych te kojarzenia były idiotyczne, gdzieś tam jacyś specy od kojarzeń się problem pro, Problemem było to, że Oczywiście, przede wszystkim według dużych punktów meczowych było kojarzenie, a drugim kryterium nie był numer startowy, tylko liczba małych punktów. A tutaj już wrócono e, do rankingu startowego jako kryterium numer dwa. E, dokładnie, i to było. To, to zmieniło jakby turniej, bo, bo w tym momencie te, te kojarzenia są rozsądne, logiczne, nieprzypadkowe, bo bardzo często właśnie dochodziło do przypadkowych kojarzeń, gdzie obok siebie grała na przykład, nie wiem, USA kontra Indie, a na stoliku obok Syria kontra Bangladesz w tej samej grupie punktowej, No co wypaczało wyniki na końcu. A tutaj się to, tutaj kojarzenia były normalne, wyniki były normalne i no wiadomo, że to troszkę śmiesznie wygląda, kiedy z jednej strony grają zawodowcy, a z drugiej totalnie amatorzy, ale jest to jakiś tam koloryt tego, tego turnieju. Jak ktoś chce bardziej wyrównanego turnieju, to ma go na drużynowych mistrzostwach Europy i drużynowych e... mistrzostwach świata, które są elitarnym dziesięciodrużynowym turniejem. I nie cieszyły się wielkim zainteresowaniem, popularnością, dlatego FIDE zaczęło zmieniać ich format, mimo że z mojej perspektywy to fantastyczne wydarzenie. A co do może tych Seszeli wspomnianych, no to jedyny realny minus, który widzę w tym całym przedsięwzięciu zwanym Olimpiadą. Z tak licznym udziałem, no to są oczywiste, oczywiście gigantyczne koszty, bo Olimpiada to są, to są 10-15 milionów dolarów kosztów. No i oczywiście ta liczba drużyn, gdzie, gdzie, gdzie organizator musi zapewnić pobyt w hotelach minimum czterogwiazdkowym wszystkim uczestnikom, nawet z tych najmniejszych, najsłabszych krajów, no to są gigantyczne koszty. No i tutaj możemy rozdzielić, że niektóre imprezy służą do wyłonienia drużynowego Mistrza Świata, jak na przykład drużynowe Mistrzostwa Świata, a Olimpiada ma cele nie tylko sportowe, ale też popularyzacyjne i, i medialne. Mateuszu. Wiem, jak wyglądają te rozmowy z tobą, i pewnie tego nie zrobię teraz, ale gdybym powolutku tutaj zmierzał do, do pożegnania, to pewnie byś mi wtedy przerwał i powiedział, że jeszcze chcesz coś dodać. Więc zanim będę zmierzał do, do pożegnania, to zapytam, czy chciałbyś jeszcze coś dodać? E, nie, właściwie nie zjadłem kolacji, a jeszcze muszę na jutro rano napisać końcówkę pewnego artykułu. Więc nie byłoby złym pomysłem, gdybyśmy się w tym romantycznym momencie rozstali. A cóż, nie, nie jeden i nie drugi raz się jeszcze z widzami będę widział już jutro o 18.00. FTX Crypto Cup z udziałem Jana Krzysztofa Dudy, także wiecie, gdzie mnie łapać. A ja też bardzo serdecznie zapraszam na środę na godzinę 13 do, do kanału sportowego, gdzie będę miał ogromną przyjemność razem z, z Kacperem Piorunem, jednym z bohaterów Olimpiady, gościć w studiu, które poprowadzi Michał Kanarkiewicz, zapraszam, będzie przede wszystkim o olimpiadzie, no a na pewno o, o szachach, tych wielkich i tych troszeczkę mniejszych Mati, gratulacje wielkie mistrzu olimpijski dziękujemy Ci za, za ten świetny czas w, w Twoim wykonaniu i no i że walczyliście, cała drużyna do samego końca udało się w dziesiątce zawody zakończyć, czyli czyli wyjść z twarzą z tej, z tej olimpiady jutro w troszeczkę innej roli prawda, tutaj już jak u siebie będziesz mógł jutro, jak gospodarz normalnie e, tak, jutro w troszeczkę innej roli ktoś mi napisał, że e, dokładnie Bartek Heberla e, napisał mi, że zawsze wiedziałem, że twoje miejsce jest w kadrze, a nie na YouTube, e, no a jutro wracam dla, do, do, do YouTube e, rozczaruję trochę Bartka ale e, no, mam nadzieję dalej łączyć te dwie rzeczy. Ale ko komentatorom nadzieję... świetnie idzie, prawda? Na, na naszym krajowym podwórku e, Dawid Szczerb został mistrzem międzynarodowym. To jest dla niego na pewno sukces. E, Dawid Howell też świetnie na Olimpiadzie zagrał. Znany z, z kanałów Czest24. Ty również. Więc może to jest po prostu forma treningu? E, tego bym aż tak e, nie interpretował. Trening to trening, gadanie to gadanie. E, ale. Na pewno jest to kontakt z szachami, a tego nigdy za dużo. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam bardzo za obecność w ten niedzielny wieczór. To był ostatni epizod 44 Olimpiady Szachowej na kanałach Czes24.pl i ostatnie też podziękowanie dla sponsora całej relacji, czyli marki Bonabanko. Jutro w imieniu Mateusza i w imieniu Jana Krzysztofa Dudy, który rozpocznie Zmagania w Miami w ramach Meltwater Champions Chess -Turu. Zapraszamy na godzinę. No i go wyłączyło, słyszycie jego głos? Właśnie nie pamiętam na którą godzinę liczyłem, że dokończysz. Eee, a, jutro na tak, 18. Tak. O właśnie, czyli jutro o 18. Bądźcie z nami spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.